naszym spotkaniu z okazji ważnego tematu, który dzisiaj będziemy poruszać, będziemy dyskutować. Tematem naszego spotkania jest kryzys Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, przyczyny i skutki. Naszymi gośćmi jest pan profesor Bogusław Banaszek, przepraszam. Profesor nauk prawnych, specjalista prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pan profesor... Pan profesor jest również członkiem Komisji Weneckiej. Drugim naszym szanownym gościem jest pan profesor Lech Morawski. Profesor nauk prawnych, specjalizujący się w teorii państwa i prawa oraz filozofii prawa, wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest również członkiem Trybunału Stanu oraz sędzią Trybunału Konstytucyjnego od grudnia 2015 roku, ale bez wyznaczonej w uchwale Sejmu kadencji i oczekujący na podjęcie obowiązków. Mówiąc krótko, mamy po prostu dwóch profesorów, którzy tak są dobrze zorientowani w tym temacie, który będziemy dzisiaj omawiać, że na pewno na wszystkie tematy, pytania i wątpliwości będą nam mogli wyjaśnić. Ja witam pana ambasadora Polski w Niemczech, pana profesora Andrzeja Przyłębskiego. Witam małżonkę pana profesora, panią Julię Przyłębską. Pani Julia Przyłębska jest aktualnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję panu ambasadorowi, małżonce pana profesora za pomysł stworzenia tego dzisiejszego spotkania i pomoc w realizacji w ogóle, że dzisiaj możemy wspólnie usiąść, podyskutować i wiele tematów sobie na pewno wyjaśnić. Witam gości, witam media polskie, niemieckie, polskie głównie z telewizją polską. Witam również prawników niemieckich, polskich, którzy są na sali. Witam również wszystkich gości i życzę wielu wrażeń, ale jednocześnie w czasie dyskusji ja bym chciał, aby właśnie te tematy, które interesują świat mediów i świat prawniczy, żeby były poruszane w drugiej części dyskusji, ponieważ to można wiele sobie tematów wyjaśnić, na wiele pytań odpowiedzieć. I tutaj w trakcie drugiej części dyskusji, czy w dyskusji drugiej części naszego spotkania będę również głównie prosił tych Państwa, aby te mogli pytania zadawać lub formułować jakieś pewne zagadnienia. Dzisiejsze spotkanie jest dosyć specyficznym, jeśli chodzi o termin i miejsce, bo po prostu jest w Berlinie, gdzie media zajmują się dużo tym tematem w ostatnim czasie, a jednocześnie patrząc na kalendarz Trybunału Konstytucyjnego, to mamy obecnie mieliśmy ważne daty i będziemy mieć ważne daty. Dwa tygodnie temu była 30. rocznica powstania Trybunału Konstytucyjnego. Tu można spojrzeć, ale pozwolę, proszę już, może. I tu można spojrzeć właśnie w historię, co było przyczyną powołania przez wówczas panującą władzę komunistyczną, powołania tego organu, jakie były cele założenia. Tu jest też ciekawy wątek. 27 października był termin udzielenia odpowiedzi przez rząd na zapytania Komisji Europejskiej. Rząd takie odpowiedzi udzielił. Kwestia właśnie, jaka odpowiedź na jakie pytania. I tu też może na pewno będziemy na ten temat dyskutować. Obecnie w Sejmie będzie dyskutowana nowa ustawa na temat funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, kwestie wyboru prezesa i tak dalej. 19 grudnia jest koniec kadencji prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Czyli patrząc w przyszłość, jest wiele elementów, o których możemy dzisiaj porozmawiać. Więc cieszę się, że udało się to spotkanie w tak krótkim czasie zorganizować, że panu profesorowie do nas przyjechali. Dziękuję bardzo panu profesorowi, panie ambasadorze, dziękuję i przekazuję głos. Życzę wielu wrażeń, cierpliwości, jeśli chodzi o nasze pytania. Dziękuję.
Ekscelencjo, Szanowni Państwo, Ekscelencjo Goethe, Damen und Herren. It was the Polish question, aber ich weiß, dass alles wird übersetzt. Tematem mojego wystąpienia jest wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego w roku 2015. Można powiedzieć, jest to początek tych kontrowersji wokół Trybunału. Konstytucja polska, podobnie jak konstytucje wielu państw demokratycznych, ustanawia zasadę wyboru sędziów przez Sejm, czyli przez parlament. Dlaczego? Otóż zgodnie z zasadą trójpodziału władz, wybór sędziów czy Trybunału Konstytucyjnego, czy Sądu Najwyższego przez parlament, bądź jedną z jego izb, ma zapewnić demokratyczną legitymację temu organowi i tym sędziom. I można powiedzieć tak, te kontrowersje, które dotyczą wyboru sędziów w Polsce, nie są niczym nowym, nawet współcześnie w państwach demokratycznych. Państwo doskonale wiecie o kontrowersjach towarzyszących wyborowi następcy sędziego Scali w Stanach Zjednoczonych. Krótko mówiąc, parlament powiedział do prezydenta, masz wprawdzie prawo nominowania sędziego, ale my poczekamy na nowego prezydenta. Przez rok wobec tego Trybunał Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych działa w okrojonym składzie, jest wakat na tym stanowisku sędziowskim, co doprowadziło już do dwóch wypadków, w których Sąd Najwyższy nie był w stanie wydać orzeczenia w przypadku równości głosów 4 do 4. Tam jest 9 sędziów Sądu Najwyższego. Kłopoty z wyborem sędziów były także we Włoszech. 35 miesięcy trwał wybór kilku sędziów na wakujące stanowiska. W Hiszpanii 3 lata. Podobne problemy jak u nas ujawniły się w Słowacji. W Słowacji w roku 2014 prezydent na 5 zaproponowanych mu kandydatów nominował tylko jednego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do dziś zresztą cała sprawa się jeszcze toczy. Muszę powiedzieć, że na ostatnim posiedzeniu pan był łaskaw powiedzieć, że jestem członkiem Komisji Weneckiej. Ta sprawa była przedstawiona Komisji Weneckiej, ale Komisja Wenecka, znaczy nie została poproszona o opinię, więc Komisja Wenecka skończyła po wysłuchaniu dwóch stron konfliktu, przedstawiciela prezydenta i przedstawiciela Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka skończyła to tylko ogólną konstatacją, że będą czekać na dalszy rozwój sytuacji i zachęcili obie strony do dialogu. Wracając teraz wobec tego do Polski. Ten wstęp mi się wydaje potrzebny po to, żeby pokazać, że sytuacja w Polsce nie jest niczym nowym w krajach demokratycznych. Podobnie jak w tych wszystkich krajach, o których mówiłem, ale także i w wielu innych krajach demokratycznych, wybory sędziów TK charakteryzuje silne upolitycznienie. No bo wiadomo, jak coś jest włączone w parlament, to jest to upolitycznienie. Z drugiej wszak strony nie może być inaczej, to znaczy nie może być tak, żeby parlament był wyłączony z tego procesu, bo przecież Trybunał Konstytucyjny swoją działalnością głównie dotyka ustaw uchwalanych przez parlament. I wobec tego parlament na zasadzie podziału władz, równoważenia tych władz, musi mieć także wpływ na skład Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja polska bardzo ogólnie traktuje kwestię wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mówi tylko tyle w artykule 194, że wybiera ich Sejm na indywidualne kadencje. Nic więcej. Sejm siódmej kadencji, a więc Sejm, którego kadencja zakończyła się w październiku 2015 roku na swoim ostatnim posiedzeniu, dokonał wyboru 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego na podstawie nowo uchwalonej w czerwcu 2015 roku ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. I ta nowo uchwalona ustawa zawierała taki, ja tutaj właśnie cytuję, zawierała taki przepis, który umożliwił, krótko mówiąc, wybór przez ten Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego niejako do przodu. Kadencje tych sędziów, które Sejm wybierał 8-9 października, 3 sędziów kończyły się 6 listopada, 2 następnych 2 i 9 grudnia.
Jedynym powodem wprowadzenia tego rozwiązania do nowo uchwalonej ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego było, zgodnie z enuncjacjami twórców, zapobieżenie sytuacji, w której Sejm nowy wybrany mógłby nie zdążyć z wybraniem nowych sędziów i kadencje sędziów utraciłyby ciągłość. Krótko mówiąc, byłby wakat na stanowisku sędziowskim. Należy jednak powiedzieć, że ani ciągłość kadencji sędziów nie jest pod ochroną specjalną konstytucyjną, ale po drugie także to, że już wielokrotnie w polskim Trybunale Konstytucyjnym zdarzał się wakat na stanowiskach sędziowskich. Projekt wprowadzenia tego artykułu 137 ustawy OTK, tej czerwcowej, wniesiono tuż po pierwszej turze wyborów prezydenckich, kiedy politycy mogli łatwo rozczytać rozkład sympatii wyborców i co także mogło rokować wtedy na przyszłe wybory prezydenckie. Prezydent nowo urzędujący zwrócił się do parlamentu o to, żeby nie dokonywał żadnych czynności istotnie ważnych do końca kadencji. I teraz może króciuteńko do historii, bo otóż taka sytuacja, w której ustępujący parlament mógłby dokonać wyboru nowych sędziów, miała miejsce w Polsce już wcześniej, kiedy uchwalono konstytucję. I to tak właśnie można powiedzieć, tak historia nieraz lubi tak się chichotać, prawda, bo to dotyczyło tych samych sędziów, 6 listopada, początek kadencji. Kiedy uchwalono nową konstytucję, ona weszła w życie w październiku roku 1997. I nowa konstytucja zwiększyła liczbę sędziów Trybunału Konstytucyjnego o 3. Wobec powyższego należało wybrać tych 3 nowych sędziów. Chciał to początkowo robić parlament, Sejm drugiej kadencji. Wówczas była większość SLD-PSL, czyli socjaldemokraci i partia chłopska, tak by można było powiedzieć do tłumaczenia właśnie. Natomiast na skutek płynących głosów ze wszystkich stron by tego nie zrobił, między innymi ówczesny prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Zoll apelował o to, by parlament tego nie zrobił. Parlament drugiej kadencji powstrzymał się, zostawiając wybór tych sędziów swojemu następcy. Nastąpiła zmiana większości w parlamencie i tych sędziów wybrał już nowy parlament. Był więc też precedens wobec tego konstytucyjny, wyraźnie wskazujący, jak parlament mógłby czy powinien się zachować. I teraz autorzy Komisji Weneckiej, którzy przyjechali do Polski, opinii Komisji Weneckiej, którzy przyjechali do Polski badać tą sprawę, stwierdzili jednak, że ten zwyczaj konstytucyjny się w Polsce nie ukształtował, no bo był tylko jeden przypadek. Tu można powiedzieć, że całe prawo amerykańskie, anglosaskie opiera się właśnie na precedensie, czyli na jednym przypadku, który wytycza pewne kierunki. Mówienie o tym, że się zwyczaj nie ukształtował, może jest o tyle nietrafne, że nie po to się dokonuje rozstrzygnięcia precedensowego, żeby potem uchwalać ustawę na przykład, która by to albo rozstrzygnięcie petryfikowała, wtedy ona jest niepotrzebna, dopiero jeśli by chciała zmienić. Skoro nie było ustawy, która zmieniła to rozstrzygnięcie, ten precedens moim zdaniem powinien nadal obowiązywać. Konstytucja, jak już powiedziałem, przewiduje istnienie indywidualnej kadencji sędziów. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym rozwija postanowienia Konstytucji, mówiąc tak, że Sejm ma wybrać sędziego, natomiast sędzia składa ślubowanie przed prezydentem, czy wobec prezydenta Rzeczypospolitej. I tutaj składanie ślubowania przez piastuna organu, najwyższego organu państwa nie jest niczym szczególnym. Wszyscy piastuni składają ślubowanie albo przed Sejmem, albo przed prezydentem. Bez ślubowania trudno uznać taką osobę za sędziego. Wyraźnie to stanowi Konstytucja, wyraźnie to stanowi ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, nawet ta z czerwca 2015 roku, kiedy traktuje tą osobę wybraną przez Sejm właśnie jako osobę wybraną na stanowisko sędziego.
Czyli dopiero po złożeniu ślubowania ta osoba staje się sędzią. Ustęp drugi tego artykułu 21 mówi nawet więcej, że jeśli ktoś odmówi ślubowania, no nie zostaje sędzią. Powstaje wobec tego pytanie, czy niezakończona ślubowaniem przed prezydentem procedura obsadzania sędziego ma charakter zamknięty. I czy ta osoba wybrana na stanowisko przez Sejm, ale która nie złożyła ślubowania, jest w ogóle sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj należy powiedzieć tak, że każdy ustawodawca działa racjonalnie. Gdyby ustawodawca stwierdził, że wystarczy wybór Sejmu, aby dana osoba była sędzią, to by nie pisał osoba wybrana na stanowisko. I tak jest w przypadku innych wysokich piastunów stanowisk państwowych. Na przykład ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli mówi wyraźnie, że przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków prezes Najwyższej Izby Kontroli składa ślubowanie. Czyli on już jest prezesem przed złożeniem ślubowania, a nie osobą wybraną na to stanowisko. Skoro ustawodawca używa jednoznacznych dystynkcji, to znaczy, że za tym kryje się zamiar, jego bardzo wyraźne ślubowanie kończy proces wyboru. I tak zresztą przyjmowano przed rokiem 2015 w literaturze wielu autorów, którzy tak twierdzili. Po drugie, za uznaniem, iż procedura obsadzania stanowiska sędziego nie jest zakończona przed złożeniem ślubowania, przemawia liczenie indywidualnej kadencji sędziów, począwszy od dnia ślubowania, a nie od dnia wyborów. Po trzecie, za tym, że procedura obsadzania stanowiska sędziego nie jest zakończona przed złożeniem ślubowania, przemawia taki znowuż precedens, który ukształtował się w Polsce jeszcze przed rokiem 2015. Był taki przypadek, że Sejm wybrał na stanowisko sędziego panią, która po wyborze okazało się, że są jakieś wątpliwości dotyczące jej spraw zawodowych i wtedy Trybunał Konstytucyjny apelował do prezydenta Rzeczypospolitej, był nim wówczas pan profesor Lech Kaczyński, o to, by nie przyjmował ślubowania od tej pani. Przez 2 miesiące prezydent zastanawiał się, co ma z panem zrobić, przyjął ślubowanie. Jak przyjął ślubowanie, to Trybunał Konstytucyjny powiedział, że zaraz wdroży postępowanie dyscyplinarne wobec tej pani sędzi, no, zbadając zarzuty, które wobec niej zgłoszono. Sprawa skończyła się tym, że pani sędzia po prostu zrezygnowała ze stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. A więc widać, że wyraźnie sam nawet Trybunał zachęcał prezydenta do badania prawidłowości wyboru sędziego. Ale należy jednak powiedzieć, właśnie tutaj mówię, prezydent 2 miesiące się zastanawiał, ponieważ żadna norma, ani konstytucyjna, ani ustawowa, nie reguluje tego, kto i czy w ogóle jest upoważniony do badania zgodności, prawidłowości wyboru sędziego przez parlament. Te wątpliwości podzielił także sam Trybunał Konstytucyjny w styczniu 2016 roku, kiedy rozpatrywał wniosek o to, by to Trybunał zbadał zgodność czy prawidłowość wyboru wszystkich 5 sędziów. I Trybunał powiedział, nie jest to nasza kompetencja. Krótko mówiąc, Trybunał powiedział tak, jesteśmy sądem prawa, nie sądem faktów. Prawidłowość wyborów to nie jest prawo. I tutaj, ponieważ jesteśmy w Niemczech, warto przypomnieć pewien precedens, który ukształtował się także w Niemczech. Otóż w roku 1963 na stanowisko sędziego Trybunału Federalnego został wybrany Karl Kreifels, znany zresztą twórca słowników dzisiaj, ale właśnie dlatego stworzył słowniki, że nie został sędzią Trybunału. I co się stało? Do prezydenta federalnego, tam były wątpliwości dotyczące jego przeszłości, zawód nazistowskiej przeszłości, i prezydent federalny wówczas odmówił mianowania tego sędziego, tej osoby na stanowisko sędziego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Do roku 1963 cała nauka niemiecka mówiła tak, jak sędzia został wybrany, prezydent musi
go nominować. Po roku 63, po tym precedensie, wszyscy stwierdzili, tak, prezydent ma prawo badania prawidłowości wyboru sędziego. I teraz, co z tym wyborem? Otóż zgodnie z polską konstytucją sędziów wybiera Sejm. I to ta Izba Parlamentu odpowiada za obsadzenie wszystkich mandatów i to ta Izba Parlamentu odpowiada za kontrolę, czy wybór sędziów został dokonany prawidłowo. Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie ma więc kompetencji do określania statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych wybranych przez Sejm, a w szczególności decydowania o tym, których sędziów wybranych przez Sejm i zaprzysiężonych przez prezydenta jest dopuszczony do orzekania czy nie. I w tym przypadku nie ma podstaw prawnych, wprowadzona w praktyce kategoria, i tutaj proszę powiedzieć, jak ona brzmi, sędziowie, których status wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia w sprawie o sygnaturze i tak dalej. Możecie to Państwo znaleźć na stronach Trybunału Konstytucyjnego. Podstawą dla mówienia o tym, że sędzia został czy nie został wybrany, nie może być wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Tym bardziej, że w jego sentencji, przypominam, że tam jest wyraźnie powiedziane, że to wszystko wynika z wyroku. No to co jest w wyroku? I tutaj macie Państwo napisane, co jest w wyroku. W tej sentencji nie ma żadnego fragmentu, który by mówił, czy wybór był przeprowadzony prawidłowo, czy wybór był przeprowadzony nieprawidłowo. Najogólniej rzecz biorąc, ta sentencja mówi, wybór których sędziów miał podstawę prawną zgodną z konstytucją, wybór których sędziów z tych 5 wybranych w październiku miał podstawę niezgodną z konstytucją. Nie dotyczy to zaś w ogóle sędziów wybranych przez Sejm 8 kadencji. Z tego, co mogli się Państwo przeczytać, można powiedzieć tak, żadna z metod wykładni nie pozwoli na wyprowadzenie ogólnego stwierdzenia, że sędziowie wybrani w grudniu, czy w listopadzie, czy są sędziami, którzy nie mogą orzekać, czy mogą orzekać w części i tak dalej, i tym podobne. Na marginesie należy powiedzieć, że w ogóle w sentencji ani w uzasadnieniu Trybunał Konstytucyjny nie uwzględnił wyboru nowych sędziów przez Sejm 8 kadencji. Po tym wyborze dokonanym przez Sejm 8 kadencji w Trybunale mamy taką sytuację. 15 sędziów zostało wybranych przez Sejm, 15 złożyło ślubowanie. Sejm uznał wybór poprzednio dokonany przez Sejm 8 kadencji za proceduralnie nieprawidłowy. Powtarzam, proceduralnie nieprawidłowy. Sejm nie rozstrzygał, czy wybrani oni zostali na podstawie normy zgodnej z konstytucją, czy nie. Powtarzam, sam Trybunał powiedział, że 3 tamtych sędziów było wybranych na podstawie normy zgodnej z konstytucją, już 2 nie. Sejm powiedział, cała 5 została wybrana na podstawie proceduralnie wadliwego procesu. Państwo, którzy macie cokolwiek wspólnego z prawem, wiecie dobrze, że jak ktoś przed jakimkolwiek sądem powie, że była procedura zastosowana, że są błędy proceduralne, cała sprawa bez względu na merytoryczną treść jest po prostu przegrana. W polskiej konstytucji, a nie chyba w praktyce, ja znam troszeczkę prawo konstytucyjne i muszę powiedzieć, że nie ma w ogóle takiego statusu sędziów, którzy niby są sędziami, a nie są sędziami. Sędziów, którzy nie wykonują obowiązków sędziowskich. Chcę tutaj przypomnieć, że wszyscy ci sędziowie wybrani w grudniu 2015 roku otrzymali tak zwane dekrety sędziowskie, to znaczy są sędziami, powołani na to stanowisko, od prezesa Trybunału. Pobierają wynagrodzenie sędziego. I no już taki może na końcu też ważny powód, zarejestrowani zostali w ZUS, czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jako właśnie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Trybunału nie ma żadnej podstawy prawnej do kwestionowania wyboru sędziego, ale też nie ma żadnej podstawy prawnej, która upoważnia prezesa Trybunału do odmawiania powierzenia sędziemu obowiązków sędziowskich.
Postępowanie takie rozszerzałoby znacznie kompetencje prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Polska jest państwem praworządnym. W Polsce obowiązuje zasada legalizmu, podobnie jak we wszystkich innych państwach demokratycznych. Zasada legalizmu co nam mówi? Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Dla takiego działania prezesa powinna być wyraźna norma prawna. Nie ma takiej normy. Sam zresztą Trybunał stwierdził, tu jest orzeczenie, jak ważna jest zasada legalizmu i że organ powinien nawet z urzędu, czyli za czym zacznie stosować jakąś kompetencję, za czym podejmie decyzję, powinien z urzędu zbadać, czy ma do tego kompetencje. Można powiedzieć, prezes Trybunału nie zastosował się sam do tego orzeczenia organu, w którym zasiada. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja się może przedstawię, moje nazwisko Morawskie, jestem właśnie jednym z tych sędziów, o których mówił pan profesor Banaszak. On stwierdził właśnie taką fundamentalną rzecz, no po prostu Trybunał Konstytucyjny na żadnym etapie nie bierze żadnego udziału w procedurze nominacji sędziów. Można to uznać za błąd, ale tak jest w polskim prawie. Tak Sejmu wybiera prezydent, Sejm, a zaprzysięga prezydent. Tak? Rola natomiast Trybunału sprowadza się wyłącznie do badania zgodności z prawem różnego rodzaju aktów normatywnych, tak? Norm generalno-abstrakcyjnych. Nie, w żadnej z jego czynności nie jest przewidziana możliwość badania jakichkolwiek aktów jednostkowych. Tak? Ja chciałbym, natomiast o ile kolega przedstawił bardzo jasno ten problem, że zawłaszcza sobie kolejną, zresztą pomimo innych kompetencje Trybunał Konstytucyjny do badania do tego, czy sędziów wybierano prawidłowo, czy nieprawidłowo, mimo że to nie jest jego kompetencją, to zawłaszcza bardzo wiele innych rzeczy. Przede wszystkim zawłaszczył sobie prawo do tworzenia prawa w naszym kraju. Ja chciałbym postaram się, bo to krótkie wystąpienie, przedstawić taki background, takie tło polityczno-prawne sporu o Trybunał Konstytucyjny. W moim przekonaniu spór między większością obecną sejmową, prezydentem, które reprezentują w takim języku politycznym Prawo i Sprawiedliwość, a mniejszością sejmową, która reprezentuje Platforma Obywatelska, jest sporem o dwie różne rzeczy. Sporem o to, jak należy interpretować konstytucję, i po drugie, sporem o to, jaka jest wizja sądownictwa konstytucyjnego w naszym kraju. Nawiązując do starego, znanego, bo jestem w końcu teoretykiem, filozofem prawa, języka filozoficznego, moglibyśmy powiedzieć, że jest to spór między zwolennikami tak zwanej doktryny wstrzemięźliwości sędziowskiej, której reprezentuje PiS, Prawo i Sprawiedliwość, Judicial Restraint, którą ja będę nazywał doktryną pasywizmu sędziowskiego, i zwolennikami doktryny aktywizmu sędziowskiego. No guru, czy też apostołem tej pierwszej doktryny pasywizmu sędziego, no jest znany Państwu wszystkim dobrze sędzia Scalia, który powiedział coś takiego: prawo się może nie podobać lub nie podobać obywatelom, ale sądy nie są od tworzenia prawa, a wyłącznie od jego stosowania. Tak? Natomiast takim guru czy apostołem doktryny aktywizmu sędziowskiego, no, jest wielki filozof i prawnik Ronald Dworkin. Ronald Dworkin, to jego słynne powiedzenie: sędziowie to... sądy to stolice prawa, sędziowie to jego książęta. Zdaniem
Dworkina, sędziowie mają prawo tworzyć, modyfikować prawo. Uważam nawet wprost, że zasady moralności politycznej stanowią nieodzowny, konieczny element prawa. Tak. Mówiąc w dużym przybliżeniu, PiS w tym sporze zajmuje stronę sędziego Scalii. Tak? Scalii. Natomiast Platforma Obywatelska próbuje się ubierać w szaty Dworkina, tak? W szaty Dworkina. I ten program, za którym opowiada się PiS, można sformułować tak. Prawo, jeżeli chodzi o prawo, tak? Prawo powinno być w miarę ścisłe, precyzyjne. Trybunał Konstytucyjny pod żadnym pozorem nie może tworzyć prawa. Orzeka on tylko i wyłącznie o zgodności aktów normatywnych z konstytucją lub ich niezgodność. Sędziowie co do zasady pod żadnym pozorem nie mogą się angażować politycznie. Na to jego przeciwnicy z obozu mniejszości sądowej i prezesa Rzeplińskiego mówią tak, no to jest pewien mit, współczesne prawo zawiera konstytucję, czego przykładem jest choćby konstytucja niemiecka, zawierają wiele pojęć niedookreślonych, klauzul generalnych. Taką klauzulą jest klauzula państwa i prawa. Sądy chcąc, nie chcąc tworzą, de facto prawo tworzą. Tak. Co więcej, po drugie, on twierdzi, ta doktryna aktywizmu sędziowskiego w przedstawieniu Platformy Obywatelskiej, że sądom konstytucyjnym przypada w współczesnym świecie ważna rola korekcyjna. Tak? Sądy opowiadają taką bajeczkę, Merschel bym powiedział, jednego z konstytucjonalistów, który powiedział coś takiego. Sądy są ostatnią instytucją, które bronią zmarginalizowanych i słabych w naszym świecie. Tak, taka jest ich rola polityczna. Z tego też powodu w pewnych sytuacjach, w sytuacjach, gdy mają tego wyższe wartości, jak ochrona praw obywatelskich, sąd ma pełne prawo do angażowania się politycznego. I w tej polemice, proszę Państwa, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewną ambiwalencję programu, bo istnieje coś, taki schizofreniczny obraz funkcji Trybunału, który z jednej strony przypisuje sobie funkcje korekcyjne do poprawiania w imię praw obywatelskich, praworządności, istniejącego prawa, ale z drugiej strony w swoim oficjalnym orzecznictwie stale podkreśla jeden fakt, że on niczego nie dodaje, ani niczego nie ujmuje z treści obowiązujących norm. On jedynie deklaruje, jaka de facto jest treść polskiego prawa. Tak? Nie pełni żadnych funkcji prawotwórczych. I teraz, proszę Państwa, ja może to tak nieładnie, ja nakreślę swoją drogę. Muszę powiedzieć, że ja kilkadziesiąt lat temu pisałem pierwszą drogę, pierwsze swoje prace na temat właśnie tego konstytucjonalizmu sędziowskiego. Przebywałem w Niemczech, byłem tutaj prawie 3 czy 4 lata, nie będę wymieniał nazwisk, ale bardzo wybitnych profesorów i wtedy byłem zadeklarowanym aktywistą sędziowskiego. Wierzyłem w to, co mówi pan profesor Rzepliński, że sądy i trybunały konstytucyjne mają poważne racje etyczne do tego, by prawo tworzyć, no bo one występują w obronie najwyższych wartości, bronią naszych, jak mówi profesor Rzepliński, praw i wolności, bronią rządów prawa, a w ostatniej instancji to one są właśnie obrońcami tych biednych, niezorganizowanych i zmarginalizowanych, wszystkich biednych mniejszości. Tak. Po obserwacji tego, co się od kilkunastu lat, bo to nie jest przez które się zaczął wczoraj, dzieje w polskich trybunałach, ja chciałbym właśnie te wszystkie tezy sfalsyfikować. Chciałbym powiedzieć coś takiego, że wbrew temu, co Trybunał o sobie mówi, nie jest on obrońcą biednych i zmarginalizowanych,
ale wręcz przeciwnie, jest obrońcą tych najbogatszych i najbardziej wpływowych. Broni interesów korporacji prawniczych, korporacji gospodarczych. I wszystkie te zasadnicze broni, to jest dla mnie bardzo ważne, proszę Państwa, bo ja dostałem pierwszy swój paszport po wieku 40 lat, trochę późno, tak? I te właśnie postkomunistyczne i te nasze elity obecnie, elity gospodarcze, te broniące interesy największych korporacji, są bardzo ściśle niestety powiązane z nomenklaturą postkomunistyczną. Tak, to w ich rękach są nadal główne stanowiska w polskich sądach, główne stanowiska w polskich korporacjach, główne stanowiska w polskiej telewizji i tak dalej, i tak dalej. Ale przez to, co powiedziałem, ujawnia się, że spór się zaczyna. Ja chciałbym tutaj, proszę Państwa, oczywiście ja nie chciałbym też ogólniać, tak? Nie chciałbym tak klisze mówić coś takiego, że każdy komunista to bandyta i złodziej, a każdy i tak dalej. Sam wielu wśród tych sędziów było bardzo uczciwych, dali temu nieraz zapłacili swoimi stanowiskami. Ale oceniamy to w kategoriach socjalnych, jako pewna jako stanowisko pewnych grup społecznych. Tak? I teraz, proszę Państwa, chciałbym po kolei. Jak będę mówił za długo, to może szef mi zabierze głos, bo już starszym panem, podstarzałym, który będzie ględził, 40 lat wykłada na uniwersytecie, więc może mówić bez końca, tak dopóki mu się siłą głosu nie zabierze. Ale mówiąc pokrótce, chciałbym sfalsyfikować te podstawowe twierdzenia. Po pierwsze, fałszywe jest twierdzenie, które ustawicznie powtarza od swojego słynnego orzeczenia z lat 90. 7 marca 1995 roku, że on niczego nowego nie tworzy, niczego nie dodaje do istniejącego systemu prawa polskich norm, tylko po prostu deklaruje, jaka jest treść tego prawa. Jest to twierdzenie skrajne i niefałszywe. Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny ustawicznie tworzy zupełnie nowe normy prawne, które nie mają żadnego oparcia w gruncie ani polskiej konstytucji, ani polskiej ustaw. Prezes Garlicki, jeden z prezesów reprezentujący zresztą poglądy bardzo zbliżone do Platformy Obywatelskiej, mówi coś takiego. No, my to w Polsce mamy dwie konstytucje. Jedną z 1997 roku, a drugą konstytucję sędziowską, którą ustawicznie tworzy Trybunał Konstytucyjny. I nie muszę dodawać, że ważniejsza jest oczywiście ta druga. Tak? Jakie są na to dowody? Jakie są, proszę Państwa, na dowody? Podam Państwu kilka przykładów takich reguł, które wykreował w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny. Większość z tych reguł wyprowadziła z klauzuli generalnej państwa prawa. No, wbrew temu, co się mówi, wbrew temu, co mówi Komisja Wenecka, każdy dobrze wie, że tych koncepcji państwa prawa są setki. No może przesadziłem, że setki, ale jest ich bardzo wiele. Tak i ta, którą reprezentuje Trybunał Konstytucyjny, akurat z koncepcją państwa prawa w moim przekonaniu niewiele ma wspólnego. Ale zwróćmy uwagę na te normy, które stworzył Trybunał, które z jego zdaniem wynikają, co jest bardzo wątpliwe, z polskiej konstytucji, ale które z niej nie wynikają. To, po pierwsze, to są tak zwane zasady przyzwoitości legislacyjnej. No, w języku angielskim Komisja Wenecka nazwała to legislative diligence. To znaczy są pewne standardy legislacyjne, prawo musi być albo prawo musi spełniać pewne standardy, musi być ścisłe, w miarę precyzyjne, albo w pewnych kontekstach znowu elastyczne. No i dobrze, wydawałoby się, że to jest coś takiego, ale jak się przyglądamy tym wszystkim projektom legislacyjnym, to okazuje się, że w orzecznictwie Trybunału wszystkie projekty legislacyjne Platformy Obywatelskiej spełniają standardy legislacyjne, natomiast wszystkie projekty legislacyjne, które proponuje PiS,
nie spełniają standardów przyzwoitości legislacyjnej. I ta argumentacja jest taka. Jak tekst legislacyjny ścisły, ścisły PiS-u, tak, to zwykle Trybunał odpowiada coś takiego. No tak, to jest zbyt ścisła regulacja, coś starzy jest jałcowejta i w ten sposób sąd nie może reagować elastycznie na dynamikę życia społecznego. Jeżeli z kolei projekt legislacyjny PiS-u jest taki otwarty, pełen pojęć niedookreślonych, no to Trybunał Konstytucyjny odpowiada, no tak, no widzicie Państwo, to jest zupełnie niedookreślone, to oddaje zupełną władzę urzędnikom, to jest absolutny dyskrecjonalizm, tak być nie może. Druga taka słynna zasada stworzona przez Trybunał Konstytucyjny. To jest zasada, pierwotnie ona się nazywała tak, ochrony praw nabytych. Jest to zasada, którą stworzyli sobie sędziowie na początku lat 90. Byli to prawie wyłącznie sędziowie pochodzący z zawodu komunistycznego, którzy bojąc się tego, że zostaną im zabrane te nomenklaturowe renty i tak dalej, stworzyli konstrukcję cywilistyczną, że praw nabytych się nie nabiera. No wybuchły na ulicach, proszę Państwa, bo to nie Trybunał zmienił tą zasadę, protesty, tak, protesty. To jak to, te olbrzymie, nieraz wywindowane do niebotycznych wysokości renty, emerytury pracowników UB czy tam SB są nienaruszalne. Ludzie wyszli na ulicę i Trybunał zmienił swoje rzecznictwo. To jest akurat przykład takiej dobrej działalności, bo nie twierdzę, że wszystko, co robi Trybunał jest złe, a wszystko, co opozycja dobre, bo powiedział, że tylko prawa słusznie nabyte podlegają ochronie, tak? Tylko prawa słusznie. Tak? Wreszcie, proszę Państwa, ostatnia zasada, na którą warto, nie ostatnia, przedostatnia, to jest słynna zasada rzetelności i sprawności funkcjonowania i instytucji publicznej. Proszę Państwa, ręka w rękę Trybunał Konstytucyjny i Komisja Wenecka podkreślały mi jedną rzecz, że te wszystkie regulacje pisowskie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego prowadzą, jak gdyby utrudniają, hamują pracę Trybunału Konstytucyjnego. Więc chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie ma takiej zasady w polskiej konstytucji, jak zasada sprawności funkcjonowania instytucji publicznych. Po pierwsze, istnieje preambuła i w tej preambule polskiej konstytucji mówi się o konieczności zapewnienia instytucjom publicznym w Polsce rzetelności i sprawności. Używa się zatem koniunkcji, logicznej koniunkcji, a więc dana regulacja musi być nie tylko sprawna, ale musi spełniać warunek bycia regulacją rzetelną, byśmy ją mogli uznać za regulację zgodną z konstytucją. Tymczasem, nie wiedząc na mocy jakiej logiki, wymyślili sobie, że Trybunał, że istnieje taka autonomiczna zasada sprawności funkcjonowania instytucji publicznych i na podstawie tej zasady, proszę Państwa, może Trybunał odmówić stosowania każdego przepisu ustawowego, który by utrudniał czy blokował pracę Trybunału. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy utrudnić. To jest właśnie słynna konstrukcja, nie wiem, tutaj może, czy ja bym to nazwał, czy to tłumacz dobrze odda, tak zwana zasada pominięcia prawodawczego, tak? Nazwijmy to Auslassungsargument, tak? Auslassung, myślę, że to dobrze, to idea. Co ta koncepcja pominięcia prawodawczego mówi? Trybunał może pominąć każdy przepis prawny, który w jego przekonaniu utrudnia jego pracę. Może więc pominąć
przepisy o właściwości. Może przepisy, pominąć przepisy o większości, na przykład jak w ustawie rzecza większością bezwzględną, to sobie uznać, że wystarczy większość zwykła. Może też pominąć przepisy o kworum, tak? No mówiąc krótko, może wydrotować w takim razie na podstawie przepisów, które sam sobie wybrał, może orzekać w składzie, jakim sam uznał za zgodny z konstytucją i orzekać większością, jaką on uznaje za słuszną. I tutaj przechodzimy do następnego argumentu, któremu warto poświęcić parę słów. To jest argument, ja go nazywam argumentem, ale tu znowu ręka w rękę Komisja Wenecka i Trybunał Konstytucyjny idą. Ja go nazywam argumentem, nazywa się go argumentem z paraliżu. Lähmungsargument, można tak to nazwać. Na czym on polega? Ma polegać na tym, że regulacje PiS rzekomo obezwładniają. No proszę Państwa, zastanówmy się nad tym, czy rzeczywiście Trybunał znalazł się w tak strasznej sytuacji, że nie może w obecnej sytuacji orzekać. Tak, nie może orzekać. Proszę Państwa, Polski Trybunał rozstrzyga rocznie około 500 spraw. Tak, około 500 spraw. To jest tendencja od kilku lat stała. 400 spraw, z tych 500 spraw, 400 spraw to są sprawy dotyczące Verfassungsbeschwerde skargi konstytucyjnej, które podlegają wstępnemu rozpoznaniu. Na czym to wstępne rozpoznanie podlega? To nie jest jakieś zabierające wiele czasu. Na tym w Polsce skargę konstytucyjną musi napisać adwokat, a więc się zrobił to adwokat, czy pismo procesowe spełnia wszelkie warunki, czy opłacono właściwe koszty. Wcześniej, proszę Państwa, te sprawy rozstrzygali urzędnicy Trybunału. Obecnie, myślę o to słusznie czy niesłusznie, robi to jeden sędzia. Gdy weźmiemy ten fakt pod uwagę, że większość spraw to są skargi konstytucyjne, wstępne rozpoznawanie skarg konstytucyjnej, które się rozpoznaje od ręki, to okazuje się, że Polski Trybunał, 15 sędziów Polskiego Trybunału rozstrzyga 100 spraw rocznie. I teraz porównajcie to Państwo z ilością spraw, jaką rozstrzyga w naszym kraju sędzia przeciętny Sądu Powszechnego. Otóż proszę Państwa, rozstrzyga tych spraw podobnie jak Trybunał. 100, tyle że czyni to miesięcznie. Tak? Pytam się, na czym więc polega to straszne zakneblowanie Trybunału, ta jego niemożliwość działania, tak? Skoro rozstrzyga on tak niewiele spraw. Na marginesie chciałbym teraz przejść do dobra. Ja stale mówię Trybunał ręka w rękę z Komisją Wenecką. I to, na którym Państwa chciałbym przejść do dosyć brutalnego zarzutu wobec Komisji Weneckiej. Ja napisałem w swoim pierwszym raporcie takiej ocenie, artykule na prawie 40 stronach, chyba z 8 razy czytałem i dał rzecznictwo Trybunału i ten raport Komisji Weneckiej i wynika z nich, że właściwie te instytucje, no Trybunał przychyla się, Komisja Wenecka przychyla się do każdego wniosku Komisji Weneckiej. I rzuciłem wtedy, jeszcze nie mając specjalnie dowodów na to, że prawdopodobnie łączą jakieś więzy przyjacielskie członków Trybunału. Kilka dni temu czytam, kiedy pan Rzepliński wprost przyznaje, że pozostaje w koleżeńskich stosunkach z Gianni Buchiccio, z prezesem Komisji Weneckiej. Zadaję więc Państwu pytanie, jak to jest, że Komisja Wenecka, która artykuł 2 przewiduje statutu Komisji Weneckiej, obowiązek bezstronności, tak? A European Court for Research Projects przewiduje też, że każdy się powinien wycofać z wydawania opinii, gdy istnieje konflikt interesów. Jak to jest, że Komisja Wenecka, która się składa
100 członków deleguje do Polski delegatów, którzy pozostają w bliskich stosunkach przyjacielskich z prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Na jakiej zasadzie ja mam ufać takiej opinii, skoro, jak przyznaje pan profesor, to jest jego od kilkunastu lat kolega. Czy nie można wybrać było kogoś, kto jest neutralny? Dlaczego się więc wysyła ludzi, o którym z góry można postawić zarzut, że wyrokują stronniczo, że wydają swoje opinie w sposób stronniczy, bo wspólnie publikują, wspólnie recenzują swoje prace, no jak się przyznają, są jeszcze kolegami, tak? No moim zdaniem nie spełnia to elementarnych, co dla kolegów z Niemiec powinno być zupełnie zrozumiałe, bo u was standardy są bardzo brutalne. No z tego, co mi wiadomo, co mi się bardzo podoba w moim kraju, czego się nie udało niestety wprowadzić, nie można robić habilitacji na tym samym wydziale prawa, na którym się było zatrudnionym. Trzeba robić na innym wydziale, tak? A tutaj kolega, koledze sporządza opinię. I wreszcie, proszę państwa, następna kwestia, bardzo ważna, bo już powiedziałem, Trybunał tworzy często zupełnie nowe reguły, jak ta słynna zasada pominięcia prawodawczego. Ale Trybunał dokonuje, jak sam często to twierdzi, wykładni kreatywnej prawa, tej wykładni twórczej przepisów. Tak już powiedzieliśmy, to jest ta bajeczka o tym, że musi tak czynić, aby chronić biednych, zmarginalizowanych i tak dalej. Chciałbym państwu jednak zwrócić uwagę na to, że nowa konstytucja kwietniowa zniosła w 1997 roku powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw w tym kraju. Nieważne, czy zrobiła to słusznie, czy nie, ale zniosła. Było to przedmiotem szerokich debat. Z tego wynika, skoro zniosła ona powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw, że Trybunałowi nie jest wolno w sentencji swoich orzeczeń zamieszczać jakichkolwiek wskazówek interpretacyjnych. Tymczasem Trybunał ustawicznie to czyni i w ten sposób zawłaszcza władzę prawodawczą. Jeszcze jest jedna rzecz wzajemna. Znamienna. Do 2003 roku protestował przeciwko temu polski Sąd Najwyższy. No mówiąc, no jak to panowie, no zabrano wam przecież prawo do powszechnie obowiązującej wykładni ustaw. Na jakiej więc zasadzie zamieszczacie w sentencjach swoich orzeczeń wiążące wskazania interpretacyjne? No bo tu się takim czystym chwytem prawniczym posłużył Trybunał, że artykuł 190 ustęp 1 polskiej konstytucji mówi, że orzeczenia Trybunału mają moc powszechnie wiążącą i są ostateczne. Ale przecież zniesiono powszechnie obowiązującą. Nie wolno robić w sentencji orzeczenia, zdawać sądom jakichkolwiek wskazówek interpretacyjnych. I to jest właśnie więc mój zarzut, że Trybunał przywłaszczył sobie władzę do tworzenia i poprawiania prawa, którą polska konstytucja mu wprost zabrała. Trybunał zgodnie z konstytucją może orzekać tylko zgodności lub niezgodności z konstytucją różnych aktów normatywnych, a wskazówki interpretacyjne to może on dawać, ale tylko w uzasadnieniu, tak? I wiążą one nie imperio rationis, tylko ratione imperii, mocą siły argumentu, albo sąd je poprze, albo nie poprze, tak? Albo jest sąd uzna za przekonywujące, albo nie. No i wreszcie ostatnia rzecz, którą też nie zadaję. Nie. Jeszcze ostatnia rzecz, która mnie też trochę bardzo boli, proszę państwa, gdy ja czytam. No to jest znowu ten nasz słynny zarzut, znowu Komisja Wenecka, ale tu ręka w rękę wtórują jej trybunały, czy też sądy w Strasburgu, Luksemburgu, Rada Europy, to tam jeszcze wszystkie instytucje unijne, że Polska łamie
przyjęte, na powszechnie uznawane na całym świecie europejskie i międzynarodowe standardy państwa i prawa. Tak. Dobrze państwo, to się wiąże z tą słynną maksymą in varietate concordia, tak, zjednoczeni w różnorodności. No więc proszę państwa, chciałem postawić następujący zarzut, że niestety Komisja Wenecka, instytucje europejskie, Rada Europy wspólnie z Trybunałem Konstytucyjnym w błędny sposób interpretują standardy państwa i prawa międzynarodowe i europejskie. Jest pospolitym banałem, proszę państwa, że w Polsce są różne tradycje konstytucyjne. Nie tylko tradycja konstytucyjna liberalna, ale istnieją tradycje. Dla każdego Polaka jest pospolitym banałem, że polska tradycja konstytucyjna od czasów, proszę państwa, słynnej konstytucji majowej, jest słynna, mówię, bo została wzorowana na francuskiej deklaracji praw człowieka i amerykańskiej konstytucji, jest tradycja republikańska. Tradycja republikańska, która nie jest wroga ani prawom człowieka, ani państwu prawa, ale która podkreśla te właśnie szczególne cechy naszej historii, na ścisłość, olbrzymia wartość w naszym życiu społecznym takich wartości jak patriotyzm, solidarność z innymi ludźmi, rola Kościoła katolickiego. No można sobie krytykować, ale gdyby oni, to państwo by nie istniało. Są to tradycje, do których Polaków nikt nie zmusza. Oni w nich wyrastali, bo oni bez nich nie mogą żyć. To jest przywiązanie do tradycyjnego modelu rodziny. Tak? To jest sprzeciw wobec aborcji. To jest sprzeciw wobec wielu różnych standardów, rzekomo powszechnych, nieprzyjętych na całym świecie, ale które są wyłącznie standardami państwa liberalnemu. Trybunał i Komisja Wenecka, instytucje całkowicie podważają sens naszej tożsamości narodowej. Naruszają w sposób brutalny artykuł 4 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej, który mówi jasno i wyraźnie, że państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny szanować tożsamość narodową wszystkich państw członkowskich, nierozdzielnie związaną z ich strukturami konstytucyjnymi i strukturami politycznymi. Na czym to polega? Ale jeszcze, ta tradycja została wyśmiana, ośmieszona. Nasze przywiązanie, nasz patriotyzm, przywiązanie do Sadiopa zostało nazwane prymitywnym nacjonalizmem. Tak? Więc ja państwu chciałbym przypomnieć słowa dwóch największych liberałów naszych czasów. Mianowicie z jednej strony Johna Rawlsa, a z drugiej strony Jurgena Habermasa, który powiedział coś takiego. Proszę państwa, który powiedział coś takiego, że powinniśmy się wszyscy tak organizować nasze państwo, abyśmy się mogli w nich czuć jak w swoim własnym domu. Tak? Wezwał on mniej nie więcej tylko do republikańskiej korekty instytucji liberalnych. Tak wezwał Jürgen Habermas, mówił wprost, że to, co się dokonuje na naszych oczach, mimo że on nie jest wcale zwolennikiem Poeta, to jest próbą kolonizowania państw zachodnich przez państwa europejskie, przez państwa zachodnie. Próbą narzucania nam nie tylko obcych instytucji politycznych, prawnych, ale próbą kolonizowania nas gospodarczego, kolonizacji naszego państwa, naszej gospodarki państwa. Ja państwu powiem, byłem akurat wtedy Niemczech. Dwa przykłady co do tej kolonizacji. Tak? Oczywiście nie mam nic, ja sam mówię, byłem tutaj 5 lat, wiele się nauczyłem w Niemczech.
czy może najwięcej, jeżeli chodzi o teorię. Nikt mi nie stworzył tak dobrych warunków. Ja to szanuję i chciałbym, żeby to, jak gdyby, żeby ten wymiar tej naszej tożsamości narodowej potrafiły docenić też państwa zachodnie, a nie tylko traktowały jako naszą taką historyczną, że tak powiem, jako taki nasz historyczny anachronizm. Ale jakie to są, proszę państwa, przykłady? Pierwszy. W Polsce jest bardzo dużo sklepów, ale są to wszystko sklepy przede wszystkim niemieckie. Są to sklepy przede wszystkim sklepy niemieckie. Więc nasz rząd spróbował zrobić coś na tego. Te małe, drobne sklepiki, małe powierzchniowe, niech będą opodatkowane niższym podatkiem, żeby przetrwały. Co zrobiła Rada Europejska? No powiedziała, że to się sprzeciwia zasadzie równości. No jak może być równy duży z małym? Jak może być równy duży z małym? W sytuacji, gdy w Polsce nacjonalizowano kolebkę naszej Solidarności, Stocznię Gdyńską i Stocznię Szczecińską, ponieważ Unia Europejska doszła do wniosku, że to jest niedozwolona pomoc, próbę ratowania tej. Ja byłem w Kilonii i widziałem, jak z tej pomocy bez przeszkód stocznia w Kilonii, którą Polacy też zbudowali, korzystała. Tak. I to, proszę państwa, budzi nas sprzeciw. Tak? I to budzi nas sprzeciw. Podobnie jak budzi mój sprzeciw, czytałem ostatnio, że wszystkie wielkie koncerny prasowe w Niemczech są w własnościach niemieckich, tak? Nikomu się, nikt się nie dziwi, że tak jest. Natomiast w Polsce cała prasa jest prasą polskojęzyczną, należącą do firm niemieckich. Nie było uprawianie demagogii. My szukamy pewnej równowagi. Tak? Jeżeli państwo niemieckie wymaga od nas respektowania swojej tożsamości, to przecież słynne dotyczące wyroku traktatu lizbońskiego, gdzie przecież niemiecki Trybunał Konstytucyjny powiedział, ja to nazwę wprost przetłumaczę z prawniczego na nasze, że nie życzy sobie pouczania przez instytucje unijne, ponieważ Niemcy wypracowali swoje standardy zgodne i konstytucyjne z ich konstytucją, z ich olbrzymim dorobkiem, które bardzo często są dużo wyższe od tych standardów, które obowiązują w Unii Europejskiej. Chcielibyśmy od państwa usłyszeć to samo, tak? Że wy również będziecie szanować nasze standardy, tak, nasze standardy. Poza tym, no już taka zupełnie luźna uwaga. Nasi przeciwnicy stworzyli pewien mit. Państwa, w którym panuje zamordyzm, po którego ulicach toczą się bojówki, które biją, palą, no robią takie różne rzeczy. I oni tak długo powtarzają, opozycja ten mit, tak, Polski, rządzonej przez, niech się pan prezes PiS-u nie obrazi, faszystę Kaczyńskiego i jego zwolenników, że opozycja w to uwierzyła, że jest to kraj niebezpieczny, no pan Petru, bardzo wielki bankowiec, teraz ma wielkie próby, zarzuty korupcyjne do całego firma, mówi, że on się nie zdziwi i że on tak proponuje, żeby ludzie jednak spalił swoich znajomych, bo on już ich w nocy ktoś wyciągnie. Ja nie fantazjuję. W polskiej prasie upowszechnia się taką prognozę, więc ja namawiam państwa, idźcie sobie do kraju, jak macie ochotę, porzucajcie kamieniami, podpalcie coś, poniesiecie taką samą karę jak każdy inny, taką samą, jaką poniosę ja, gdybym to zrobił, tak? Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Teraz proponuję, abyśmy przeprowadzili dyskusję. Chętni, którzy chcą zabrać głos, proszę o podniesienie ręki. Ja podejdę, krótkie przedstawienie się i zadanie pytania. Jacyś prawnicy, prawda, goście z Niemiec, prawda? Proszę bardzo. Dzień dobry.
Mein Name ist Guy Féraud de Lacroix. Ich bin ein ausgebildeter Diplomat, aber heute Abend auch hier als Vorsitzender eines Vereins, wir in Europa, ein Verein für die europäische Demokratie. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das heute Abend der Beginn eines deutsch-polnischen Gespräches über sehr schwierige Fragen des Rechtsstaates und der Demokratie ist. Das deutsche Verfassungsgericht gehört zu den großen Vertrauensposten dieser deutschen Demokratie, dieser neuen deutschen Demokratie. Und zu dieser Vertrauensposition gehört es gerade auch, dass dieses Verfassungsgericht für die Regierenden immer wieder sehr unbequem ist. Herr Voskuhle hat vor ungefähr einem Jahr etwas ganz Wunderbares gesagt zu der Funktion eines Verfassungsgerichtes. Er wurde gefragt, was ist die Quintessenz? Und da hat er gesagt, es ist die Funktion des Verfassungsgerichtes, der Minderheit die Chance zu wahren, wieder zur Mehrheit zu werden. Ich fand es ganz wunderbar, ich habe ihm einen Brief geschrieben und habe ihm gesagt, genau das. Denn der freie Mensch kann in einer Demokratie die mehrheitlichen Gesetzgebungen nur ertragen, wenn er selbst die Chance hat, wieder einmal mit seinen Meinungen die Regierung zu stellen. Sonst geht das nicht. Wir haben eine andere Verfassungstradition, in der auch das Verfassungsgericht ganz im Gegensatz zu dem, was Sie gesagt haben, sehr weitgehende Rechte für die Rechtssetzung in Anspruch nimmt. Schauen Sie, das geht aus dem Sozialstaatsprinzip bis hin zu dem Punkt, wo das Verfassungsgericht sagt, der Hartz-IV-Satz muss um 16 Euro höher gesetzt werden oder runtergesetzt werden, sonst ist der verfassungsrechtswidrig. Oder er sagt, das und das sind Vorgaben für die Gleichheit einer Erbrechtsgesetzgebung. Also, wir haben hier ganz offensichtlich eine andere Tradition und von dieser Tradition aus müssen Sie dann auch verstehen, warum wir Deutsche ein erhebliches Unbehagen demgegenüber empfinden, was wir in unserem polnischen Nachbarland feststellen. Uns wird ganz mulmig dabei, wenn eine Regierung, die demnächst abgewählt wird, die Handlungsfähigkeit der nächsten Regierung zu behindern versucht, indem es noch Verfassungsrichter bestellt. Und umgekehrt wird uns nicht weniger behaglich, wenn die nächste Regierung dann hingeht und sagt, diese Grenzen, derer wollen wir uns da erledigen. Es ist unzutreffend, dass die deutsche Demokratie in den letzten 50 Jahren, oder wie lange haben wir sie jetzt schon, solche Situationen schon einmal erlebt hat. Und das müssen Sie auch bitte verstehen. Also ich wünsche mir, dass auch die polnische Verfassungsgesetzgebung eben nicht in einem Klima des Misstrauens gedeiht. Das geht nicht, dass man dem einen unterstellt, er handle als Richter so, wie er handelt, oder ein Mitglied der Venedig-Kommission, weil er mit irgendeinem anderen befreundet ist. Das geht doch nicht. Ja? Und wenn Sie sagen, die deutsche Verfassungsgerichtsbarkeit hat sich skeptisch gegenüber dem Europäischen Gerichtshof gehört, da muss ich sagen, schauen Sie mal ganz hin, das ist ein außerordentlich subtiles Verhältnis, in dem das Verfassungsgericht in Karlsruhe ganz weitgehend auch eine europäische Gerichtsbarkeit akzeptiert und sich dem unterordnet. Also wenn sich hier ganz grundsätzliche Institutionen auch der Europäischen Union in Frage stellen, dann ist das ein Gegenstand einer sehr schwierigen und langwierigen Diskussion. Ich wünsche, Polen möge zu einem anderen Verhältnis kommen, der Parteien miteinander, wo alle mit ihnen Freundschaft verbunden sind. Das ist die deutsche Demokratie. Man ist nicht einander Feind, sondern Demokratie funktioniert nur, wenn zwischen den Demokraten ein Bündnis der Freundschaft besteht, indem man toleriert, was der andere sagt. Sonst klappt das nicht. Das wussten ja die Griechen schon und wir haben es als Deutsche inzwischen nach schlechten Zeiten gelernt. Und deswegen wünsche ich Ihrer Demokratie und Ihrer Verfassungsgerichtsbarkeit eine ganz andere Entwicklung, wo sie zu einem Vertrauensposten Ihres Landes wird. Vielen Dank. Więc mój przedmówca się z panem zgadzam, absolutnie podpisuję rękoma i nogami, że nasze państwo, każde demokratyczne państwo musi tak funkcjonować, by mniejszość mogła stać się większością.
jakby mniejszy, bo inaczej to przestaje być, no to staje się państwem autorytarnym. Co do tego, ale panie kolego, w Polsce ani PiS, ani nikt tego nie kwestionuje. No to jest właśnie dla mnie smutne, że państwo uwierzyliście, a teraz mam taką bajkę, że Polska to jest kraj, gdzie właściwie człowiek o nie takich przekonaniach jak pan prezes Kaczyński nie powinien z mroku wychodzić, bo może żyjemy do tego. To są pewne mity, które tworzy opozycja na swój własny użytek. A dlaczego trwa taka ostra walka polityczna? No co by pan zrobił, gdyby prezes Trybunału Konstytucyjnego powiedział coś takiego? On wie, że my wszyscy w Polsce wiedzą, że podjął się bardzo ryzykownych reform. Tak ryzykownych reform, bo te reformy ciągle bogaciły tych, którzy już byli bogaci, tak, czynił bardziej wpływowymi tych, którzy byli bogaci. To nie były reformy, w tym sensie one nie były republikańskie, to nie był rząd wybrany przez ludzi, który był rządem dla ludzi, tak, te dodatki do pensji. Co by pan zrobił, gdyby panu prezes zapowiedział, że on i tak uzna każdy projekt PiS-u przez większość Sejmu za sprzeczny z konstytucją, bo przecież zawodowi ekonomiści twierdzą, że on naraża dyscyplinę polską finansową, tak? Że dojdzie do ruiny, zapaści gospodarczej Polski, no, że po prostu PiS puszcza większość Sejmu z torbami polskimi, a tymczasem polska gospodarka wbrew tym prognozom rozwija się jeszcze lepiej niż się rozwijało, bo okazuje się, że te dodatki do biednych, dla biednych pobudziły konsumpcję. Także postanowiono ten rząd pod ścianą i być może gdyby obydwie strony nie starały, a szczególnie gdyby nasi przeciwnicy nie stawiali tak sprawy, gadajcie sobie co chcecie i tak uznamy, że wasze projekty są sprzeczne z konstytucją. Może byłoby inaczej. No ale jak można się zachować? No to jest ważny ten argument. No niestety to na tym polega istota urzędu sędziowskiego, że jest on niezawisły, ale za nic nie odpowiada. Ja przypomnę państwu ładną bajeczkę, bo mówicie, że rząd hamuje, nie wykonuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. A czy pan kolega wie, ile nie pozostawił po sobie Platforma, Trybunał Konstytucyjny za rządów Platformy Obywatelskiej niewykonanych orzeczeń? 60. I nikt się wtedy nie oburzał. Nie było słychać Komisji Weneckiej. Nie było głosów solidarności z wszystkich banków, wielkich instytucji całego świata. 60. A przypomnę jeszcze coś innego. Był taki amerykański, bo jest to właśnie niefrasobliwość trybunałów. I to jest właśnie jeden z argumentów za pasywizmem sędziowskim, żeby one za dużo się nie wtrącały w sprawę polityki, bieżącej polityki gospodarczej, finansowej i tak dalej. Był taki na początku XIX wieku prezydent amerykański Jackson, który się, powiedzmy kolokwialnie, wkurzył na Sąd Najwyższy, który był bardzo szczodry, to był taki właśnie rząd bardzo socjalny. No i powiedział coś takiego, no dobrze, skoro Sąd Najwyższy jest taki szczodry, to niech teraz da pieniądze i wykona swoje orzeczenia, tak? To jest właśnie ten problem, tak? Że Trybunał nie daje szansy i torpeduje, nie odpowiadając za nic. Wszelkie próby racjonalnych projektów gospodarczych. Bo czy państwo w to wierzycie, czy nie, głównym, dlaczego wygrała PiS wybory? Dlatego, że podjął się walki, której nie wyobrażali, walki w Polsce z korupcją. Korupcja w Polsce, w moim przekonaniu, jest obecnie na dużo większym poziomie, niż była w czasach komunistycznych. Etos współczesnych biznesmenów jest etosem przeniesionym z czasów komunistycznych. Mienie państwowe jest niczyim mieniem.
Każdy może sobie ukraść. To jest właśnie nasz problem. I dlatego nasz rząd obecny jest rządem zwykłych, prostych ludzi. I dlatego, proszę Państwa, ci ludzie nie zgadzają się na to, co robią elity gospodarcze. Tym bardziej, że dobrze pamiętają, że są te elity pochodzące z zupełnie innych czasów, które dzisiaj się przybrały w liberalne szale. Dziękuję. Tu proszę następne pytanie. Wojciech Zalacki. Pan profesor Morawski był na tyle delikatny, że w swoim życzowym wywodzie oszczędził nam szczegółów z 19 października. Czytaliśmy, pan prezes Rzepliński potraktował trzech nowych sędziów w dosyć obcesowy sposób, każąc im opuścić salę, nie robić zamieszania. Argument o tym, że nie są sędziami orzekającymi, może każdego tylko rozśmieszyć, bo czegoś takiego w polskim prawodawstwie raczej nie ma, jak sędzia orzekający. Także chyba pamiętajmy o tym, że jest to tylko spór pozorny, jest to jeden z kolejnych tematów zastępczych, którymi ci, którzy władzę stracili w ten ani inny sposób, będą walczyć z nami do końca. 95% społeczeństwa, mi się wydaje, nie ma żadnego pojęcia o tym, jak funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny, o co tam naprawdę chodzi. Jest to takie same taka aborcja, jak umowa o wolnym handlu, jak za chwilę wolne niedziele, no i reforma oświaty, likwidacja gimnazjów i tworzenie liceów. Pamiętajmy, że to naprawdę chodzi wyłącznie o politykę w tym wymiarze. O te posiedzenie 19. Przepraszam, bo jeszcze za chwilę. Aha, to było to znane zgromadzenie. Ja już się wypowiadałem, no byłoby to bardzo przykre, a przy tym oparte na takiej hipokryzji, bo proszę Państwa, ja i dwóch moich kolegów weszliśmy na to posiedzenie i rzeczywiście to posiedzenie było bardzo gorące, tak? Bardzo gorące. Dyskutowaliśmy półtora godziny. Ja miałem potem parę wywiadów takich różnych i mówiłem, że jest jakiś optymizm, bo jednak ten człowiek, no nie powiedziałem tak, człowiek, pan prezes Rzepliński, w końcu mój przełożony, nie wiem, czy za go uważa, czy nie, bo to jest trochę schizofrenicznie, bo jestem, nie jestem dla jego sędzia. Ktoś powiedział sędzią kolejowym, bo mam legitymację na upoważniającą do zniżek. No więc i było, no kłóciliśmy się, była to brutalna dyskusja, ale to była wojna na argumenty. Tak? I następnego dnia ja się dowiaduję, że ja byłem tylko tam fizycznie obecny, że nic nas niech zaproszą, zgoda. Poszliśmy tam sami, mówiąc, że skoro ja mam legitymację sędziowską, to jestem sędzią Trybunału, a jest moim obowiązek uczestnictwo w zgromadzeniu ogólnym. Tak jak pan powiedział, słusznie, nie ma już takiej instytucji jak sędzia orzekający. No i była ta dyskusja. Nieważne, o czym żeśmy tam dyskutowali, bo o różnych rzeczach, o tym ja tam wysunąłem propozycje, na przykład, że uprawnienia Trybunału powinny być znacznie ograniczone w tym duchu wstrzemięźliwości, że on więcej sobie szkodzi tym, że się wtrąca w politykę niż tym i tak dalej. Pan prezes się z tym zgadzał, nie zgadzał, uznałem także, że konieczna jest reforma konstytucji, że kryzysu bez reformy tej konstytucji, którą tak bałwochwalczo się obecnie chwali, a jakby nikt nie wiedział o kulisach jego uchwalania, została tam niecałym 1% uchwalona. Tak? I jak się dowiadujemy teraz o szczegółach paktu, który zapanował między komunistami a obozem ówczesnej z pana Mielnika, to się włosy, żeby zaoszczędzę Państwu tych opowieści, bo to przypominają trochę opowieści z czasów mafii amerykańskiej, tak z tego, ale że to było niewielkim głosem, że ta konstytucję trzeba szanować, mi się mówi, ale przysięga pana konstytucję, ale ta konstytucja nie cieszy się zaufaniem Polaków. Parę procent, to nie był żaden konsens, gdzie pogodziliśmy się wokół wspólnych wartości. Nie było nic takiego. I tą konstytucję trzeba przystosować do nowej sytuacji politycznej. Ja wam Niemcom trochę zazdroszczę, że wy potrafiliście się jakoś ze sobą pogodzić. Nam póki co się to nie udało i nie udaje. Dzięki Niemcom.
Tak, no między innymi dlatego nie było tej lustracji. Widzimy na wszelkich czołowych stanowiskach byłą komunistyczną nomenklaturę. I większość Polaków się z tym nie chce, nie może pogodzić i się nigdy nie pogodzi. Nigdy. I trzeba coś z tym zrobić, proszę Państwa. To nie znaczy oczywiście, że każdy komunista jest zły, tak, w jakimś takim, jakieś uproszczenia. Ale jest to bardzo poważny polityczny problem, to jest znacznie bardziej poważne. I fatalne jest to, że pan Rzepliński opowiedział się za jedną stroną konfliktu politycznego, stroną tego konfliktu politycznego, no, niejako spychając, zmuszając nas za opowiedzeniem się za tą drugą stroną tego konfliktu. Ja mówię, że jest czymś ubolewania godnym, żeby sędzia, no przepraszam Państwa, występował na takiego rodzaju spotkaniach, które mają charakter czysto polityczny, które raczej przypominają jakąś konferencję partyjną, w której się ludzie spierają. To jest coś, czego sędzia nie powinien robić, tak? Bo wydaje jakiś przedsąd. Tak? Ale no, skoro jesteśmy codziennie napadani, obrażani w najróżniejszy sposób, ja jest bardzo ordynarny, no to bronimy się i będziemy się bronić do końca. Już kości zostały rzucone. Dziękuję. Teraz pytanie tu za Wiktoriusz. Ja właściwie miałem inne pytanie. Zaskoczony zostałem, że ze strony niemieckiej pojawiła się osoba, która zabrała głos. W związku z tym ja troszeczkę zmienię i chciałem zamiast panów się zapytać, zwrócić się bezpośrednio do pana, jakiego mojego przedmówcy. Po pierwsze, cieszę się, że znalazł się ktoś, co przyszedł tutaj i zainteresowany jest posłuchaniem opinii osób, które żyją w a żonę Polkę, no to troszeczkę to wyjaśnia, ale mimo wszystko ja mam bardzo dużo do czynienia ze środowiskiem niemieckim, ze środowiskiem również prawniczym, też dyplomatycznym i muszę powiedzieć, że rzeczywiście w rozmowach prywatnych z tymi osobami mam do czynienia z bardzo wyraźnymi opiniami, które przede wszystkim głosi prasa niemiecka czy media niemieckie o tradycji i sytuacji panującej w Niemczech i o, bym powiedział, sukcesach demokracji w Niemczech słyszę za każdym razem. Mniej słyszę, że w Polsce została w 1791 roku sformułowana pierwsza konstytucja europejska i myślę, że również mamy pewną tradycję. A do pana mam takie pytanie, skoro pan przyszedł i wysłuchał pan tutaj wykładu, mniej więcej trwającego godzinę czy półtorej godziny, co pan z tego spotkania wyniesie? Czy pan uważa, że w Polsce jest bezprawie? Pytanie do pana. Also, das Wichtigste ist doch, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, ja, und dass wir auch den anderen anhören. Und meine Bemerkung, und das ist ganz wichtig, dass wir das Gespräch nicht aufgeben, auch wenn es schwierig wird, nicht wahr? Wissen Sie, Sie haben gerade gesagt, Sie haben mir gerade Eindrücke von Polen unterstellt. Ich hätte den Eindruck, die Leute trauten sich nicht mehr auf die Straße in Polen. Ich war jetzt gerade in Polen, in Krakau, in Lwowicz, wo meine Frau herkommt. Ach, das sind alle Leute auf der Straße. Und Sie haben die. Und da habe ich den geringsten den Eindruck, dass die Leute. Aber, nicht wahr? Sie sagen soziale Gerechtigkeit. Natürlich sind wir auch in Deutschland damit unzufrieden, dass es eine so große Kluft gibt zwischen den Reichen und den Armen. Wir haben in Deutschland nicht nur ein Armutsproblem, wir haben ein Reichtumsproblem. Da sind wir uns einig, ja? Aber dann muss man ganz sachte herangehen, ob man das mit Fragen der Verfassung in der Weise verbinden soll, wie Sie Ihre politischen Ziele der sozialen Gerechtigkeit, die ich vielleicht teile, dann mit Fragen der Verfassungsgerichtsbarkeit verbinden. Sie haben gesagt, die Polen, viele Polen sind mit dieser Verfassung nicht zufrieden. Verfassungsänderungen sind nötig. Ja, da müssen Sie sich jetzt mal dazu bekennen, ob Sie ein Verfassungsrichter sind, dieser existierenden Verfassung, oder ob Sie ein Verfassungsänderer sein wollen. Das geht doch in einem gewissen Maße nicht mehr miteinander überein. Und ich sage, Sie haben völlig zu Recht am Anfang argumentiert,
ein Verfassungsrichter muss sich eine gewisse Zurückhaltung auflegen, nicht wahr? Ja, aber Sie haben doch ausgesprochen politisch hier argumentiert, wie ein deutscher Verfassungsrichter sich niemals in einer öffentlichen Diskussion äußern sollte. Vielen Dank. Może tylko jedno słowo powiem, ale gdy w końcu sędzia konstytucyjny dochodzi do wniosku, że ta konstytucja jest zła, wikła nas na w każdym kroku w problemy. No, ja mówię panu prezesowi Rzeplińskiemu, powiem pana, czy nie wystarczyło powiedzieć, że skoro pan uważa, że sędzia musi podpisać, że to jest akt czysto ceremonialny, że musi zaprzysiąc sędziego, czy to było, że ma taki obowiązek, tak Trybunał. Czy nie mogliście tego napisać, jak w innych miejscach, że prezydent przyjmuje przysięgę od sędziego Trybunału w ciągu 2 tygodni? Koniec. W przeciwnym razie sędziego uważa się za zaprzysiężonego. Koniec, kropka. To jest ten brak przenikliwości z naszych przeciwników, że władzę raz zdobyli do końca życia. No tam koniec, takie, ten słynny Fukuyama, tak, Fukuyama. Zmierz doszliśmy, tak, demokracja, już nic się nie zdarzy. No mój Boże, ile czy rzeczy się od tego czasu zdarzyło. Brak przenikliwości, dlatego ja będę tym sędzią, coraz bardziej dochodzę do wniosku, że nie rozwiążemy tej konstytucji. Ja nie mogę tego problemu bez reformy konstytucji gruntownej. I sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni wszyscy sobie taką i pomóc w tej reformie. Tak? No bo powiedzenie, że jednak przysięgałem na tą konstytucję i w związku z tym jest związanym, było powiedzeniem tych, którzy w czasach komunistycznych też w pewnym momencie przysięgali na tą konstytucję komunistyczną z 52, ale oni ją przysięgali po to, żeby znaleźć się w strukturach konstytucyjnych i każdy o tym wiedział, żeby po to tą konstytucję zmienić. To był zasadniczy ich cel. Tak? I tak jest też, i mówiłem się w większości moich kolegów, nasz cel, zrobić przyzwoitą konstytucję, która by powiedziała, no trudno, no nie podoba mi się to, ale nie mam wyjścia, muszę ich zaprzysiąc, tak? Bo pisze, nie napisali tego, nie napisali tam setek rzeczy, tak? Nie zdając sobie sprawy, że życie to nie jest takie coś piękne, że zawsze będziemy tego samego zdania, co Gazeta Wyborcza i tak dalej, że pojawią się ludzie, którzy będą mieli inne zdanie i że musimy przygotowywać nasze projekty konstytucyjne właśnie na takie sytuacje, gdzie dochodzi do zderzenia. Bo wtedy konstytucja przeżywa swoją próbę, tak? Swoją próbę, swój test, czy ona jest coś warta, czy nie. Bo jak się wszyscy zgadzamy, bo do tej pory wszyscy akceptowali pogląd Trybunału na konstytucję, na cokolwiek by nie powiedział, tak? Jak nie wykonywał jego orzeczeń, to też Trybunał się z tym zgadzał i tak dalej. Tam żyliśmy w takim świecie hipokryzji, czas tym skończyć. Czas tym skończyć. Panie Jacku, proszę. Jacek Grzyman, jestem prawnikiem polskim, niemieckim. Przede wszystkim chciałem podziękować panu profesorom za znakomite wykłady. I dwa krótkie pytania do panów i jedno krótkie do pana. Jeśli chodzi o do pana profesora Banaszaka pytanie. Mam wątpliwości i chciałem prosić o wyjaśnienie. Kwestia wyboru 5 sędziów w grudniu 2015. Tam doszło do takiej sytuacji, że Sejm poprzedniej kadencji, 7 bodajże kadencji, wybrał 5 sędziów. Potem był wyrok Trybunału, w którym to wyroku, możemy poprawić, jeśli było źle, Trybunał stwierdził niezgodność z konstytucją przepisów, na podstawie których wybrano 2 sędziów. No. 2 sędziów i zgodność z konstytucją przepisów, na podstawie których wybrano 3 sędziów. Tak? I teraz tych 3 sędziów nie zostało zaprzysiężonych przez prezydenta Rzeczpospolitej. No właśnie, i pan profesor wspomniał zasad legalizmu. Moje pytanie dotyczy tego, na jakiej podstawie prawnej pan prezydent nie przyjął ślubowania od tych 3 sędziów.
I pan profesor też argumentował tak, że Sejm po prostu stwierdził niezgodność procedury, Sejm 8 kadencji i wybrał po prostu wszystkich 5 sędziów od początku. I w takim razie co, jakie argumenty będą przemawiały przeciwko na przykład wyborowi przez następny Sejm wszystkich 15 sędziów stwierdzi, że wybiorą po prostu wszystkich. Także to jest trochę prowokacyjne pytanie, ale chciałem po prostu doprecyzować ten wybór. Do pana profesora Morawskiego bardzo się cieszę, że mam filozofa prawa na sali, bo chciałbym się zapytać ogólnie, właśnie filozoficznie bardziej. Jeżeli dochodzi do zmiany ustroju, tak, doszło do zmiany ustroju w Polsce, z autorytarnego na demokratyczny, u którego podstawy jest trójpodział władz, gdzie mamy, jednym z podstawowych zasad jest niezależność władzy sądowniczej. Tutaj powstaje problem reformy wyniesionego z poprzedniego systemu wymiaru sprawiedliwości, który bardzo szybko się staje niezależny i broni się przeciwko wszelkim próbom reformy. I to są ludzie, którzy w tym, tak jak pan słusznie stwierdził, ludzie, którzy w tym systemie funkcjonują, pochodzą z poprzedniej epoki i myślą kategoriami poprzedniej epoki. I czy w ogóle taka reforma wymiaru sprawiedliwości bez naruszenia niezależności tej trzeciej władzy jest w ogóle możliwa? Natomiast do pana z Niemiec. Pan jest w takiej niewygodnej sytuacji, że pan reprezentuje cały 80-milionowy naród. Nie, wszyscy. No ale akurat pan zabrał głos. Ja mam olbrzymi szacunek, jestem też obywatelem Niemiec, dlatego pozwalam się zabrać głos na temat stanu demokracji niemieckiej. Ja mam olbrzymi szacunek dla tradycji i zwłaszcza dla pozycji Trybunału, dla instytucjonalnego ukształtowania demokracji. Natomiast jestem zaniepokojony tym, co się dzieje, ponieważ mam wrażenie w dyskursie niemieckim i ten dyskurs jest tylko dlatego, jest taki zgodny, wszyscy się ze sobą zgadzają, tylko dlatego, że tych, którzy się nie zgadzają, są wykluczeni z tego dyskursu. Jest pewna zgodność co do podstawowych zasad, na przykład kwestia przyjmowania uchodźców, wszyscy się zgadzają, że trzeba przyjmować, ale ci, którzy się nie zgadzają, po prostu są wykluczeni z dyskursu. Tak samo dotyczy kwestia Zjednoczonej Europy i wielu innych. Także pytanie do pana, czy pan te zagrożenie demokracji niemieckiej również widzi? Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Jak powiedziałem, tam chodziło o pewien błąd proceduralny, zaraz to rozwinę, ale musimy króciuteńko kalendarz. To nie było tak, że wyrok był już po wszystkim, wyrok był jeszcze gdzieś w trakcie. Wyrok już po wszystkim. Prezydent zaprzysiągł sędziów 2 grudnia, później jeszcze, zależy jak się kończyła kadencja, prawda? A wyrok był 3 grudnia. Ale wróćmy do samego początku. Jest takie rzymskie powiedzenie dura lex sect lex. Twarde prawo, ale prawo. Tylko, że nie dyskutujemy tutaj o prawie. To, co zrobił Sejm poprzedniej kadencji, uchwalił złe prawo. Prawo, które nawet sam Trybunał w 60% w 40% zakwestionował. Notabene pisali tę ustawę także sędziowie Trybunału, ale to już pomijmy. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że to prawo było pisane już tak niechlujnie, tak na kolanie, tak szybko, że zostało źle wykonane. I powiem, gdzie tkwi bardzo poważny problem. Dla każdego z Państwa to będzie bardzo jasne. Więc nie chodziło o legalność czy nielegalność wyboru, tylko o zastosowanie procedury. Mianowicie ta ustawa mówiła coś takiego, że kandydatów na sędziów może zgłosić prezydium Sejmu i 50 posłów. Dotychczas kwestię w ogóle wyboru nie regulowała ustawa. Regulował regulamin. Regulamin Sejmu zaś zawierał inne postanowienie, że kandydatów na sędziów może zgłosić prezydium Sejmu lub 50 posłów. Dla każdego z Państwa na tej sali jest wyraźna różnica pomiędzy i lub. I teraz, jak zgłoszono tych
kandydatów na sędziów. Zgłosiło tylko Prezydium Sejmu. Wobec czego zgłoszono ich w sposób niezgodny z uchwaloną ustawą. Jeśli niezgodny z uchwaloną ustawą, to Sejm następnej kadencji uznał, że tych sędziów po prostu nie zgłoszono. Nie zgłoszono. Skoro nie zgłoszono, wybór był niezgodny z prawem. Norma ustawowa zostaje. Norma ustawowa, która mówiła, że to ma zrobić prezydium i 50 posłów, no można powiedzieć, nie budzi kontrowersji ustawowych. To nie o to chodzi. To jest coś takiego, jakbyśmy znaleźli samochód, który jedzie zamiast po prawej, po lewej stronie. Norma ustawowa każe mu jechać po prawej stronie, on jedzie po lewej i za to jest ukarany. I to zrobił Sejm i to potem prezydent jest związany wolą Sejmu. Sejm wybrał 5 nowych, twierdząc, że ci zostali wybrani nieprawidłowo. To teraz nie jest ważne, czy z tych 5, 3 było wybranych zgodnie, legalnie czy nielegalnie, prawda? To, co zrobił Trybunał. To już nie jest zgodne. Oni zostali wybrani nieprawidłowo. Wszystkich pięciu. I prezydent teraz, skoro Sejm wybrał tych 5, stwierdził, że teraz wybór jest już zgodny z ustawą, wobec czego musiał ich zaprzysiąc. Tutaj już nie było żadnego pola manewru dla prezydenta. Czy to wyjaśnia sprawę? Dziękuję bardzo. No to jest właśnie to, co ja mówiłem. To jest właśnie to, co ja mówiłem o tej niechlujności. Co tam będziemy się zastanawiać? Nasz jest Trybunał. My decydujemy o tym nie tylko, co jest zgodne z prawem i co nie, ale i co słusznie i co niesłusznie, będziemy się bawić broń. No ale w końcu się ten świat rozpadł, tak? Pojawiła się nowa siła polityczna, która zaczęła czytać to, co to pisze, tak? W tych ustawach. I dochodzi do wniosku, że tam napisano absurdy, tak? Tam napisano absurdy. Dlatego już ja mówię, że bez reformy tej konstytucji nie da się w tym kraju wiele zrobić. Natomiast co do pana podpytania, ja bym chciał się być dobrze rozumiał. Ja nie lubię komunistów, ale nie jestem, nie lubię, tak? No, jestem mi obcy, bo takie mają takie poglądy, jakie mam. Ale nie jestem do jakiegoś nawoływania, do jakichś samosądów, czy do... Ja nie sądzę, żebyś teraz to miał jakiś, nawet chyba sens. Nie wiem, jak to powiedzieć, czy tych sędziów. No chyba jednak jest konieczna, tak? Nadal lustracja i dekomunizacja. Dlaczego jest konieczna, proszę Państwa? Ci ludzie, bo panuje taki argument z litości. Lechu, ja mam na imię Lecha. Lechu, co ty się od starszymi ludźmi w twoim wieku, albo jeszcze dużo starszy, po co ty takiego od niego chcesz? Daj im spokojnie dożyć bez wstydu w tej starości. No problem polega na czym innym. Oni wychowują drugie pokolenie ludzi, tak, którzy myślą tak jak oni. Na tym polega. Na tym polega. Krótka odpowiedź może od pana. Ich werde geradezu eingeladen, noch etwas zu sagen. Aber das tue ich auch gerne. Wissen Sie was? Worin wir uns einig sind, wir beide mögen Kommunisten nicht. Ich auch nicht. Ja? Aber wissen Sie, ein gewisses Problem ist es doch. Stellen Sie sich mal vor, jetzt also diese Bundesregierung von Angela Merkel schaut auf 8 Jahre, wie viel waren es, von Herrn Schröder zurück und sagt, es war alles ganz entsetzlich. Deutschland war ein korrupter Staat, ja. Und alles war kriminell, die Leute haben sich bereichert am Volksvermögen. Dann würden Sie doch sagen, um Gottes Willen, was war das denn für eine Bundesrepublik, bevor Sie, Frau Merkel, jetzt drankamen? Wissen Sie, was ich sagen will? Sie müssen sich doch mal überlegen, inwieweit Sie eigentlich die vorherige Regierung grundsätzlich in Frage stellen. War das denn ein Sumpf? Dann müssten wir Deutsche uns doch sagen, um Gottes Willen, mit welcher Regierung haben wir über viele Jahre in der EU denn zusammengearbeitet? Das haben wir gar nicht gewusst. Und ich will Ihnen etwas sagen.
von einer Regierung wird von auf die andere dann nicht 180 Grad umgeschaltet, sondern oft sind die Regierungen, die dann ans Ruder kommen und sagen, wir machen alles ganz anders, noch sehr, sehr den alten Gegebenheiten verhaftet. Kommen Sie doch endlich zusammen in Polen, ja, damit Sie nicht einander verfeindet sind und einander abschaffen wollen. Das ist nicht gut. Ja, das ist keine Kultur des Vertrauens und ich sage das jetzt mal der Freundschaft und der Liebe füreinander, sondern das ist die Kultur der Trennung. Und da müssen Sie ein bisschen aufpassen, ob Sie nicht mehr Misstrauen bei den anderen Europäern erwecken, als Sie Vertrauen schaffen sollten. Vielen Dank. Nazywam się Stolarczyk. Chciałem zapytać o, czy, o to, czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie podlegają karze, czy są ponad prawem. Ostatnio, niedawno dowiedzieliśmy się, że wprowadzając ustawę w czerwcu, były rozmowy między, nieoficjalne rozmowy między, nie wiem, czy przewodniczącym, czy innymi pracownikami Trybunału Konstytucyjnego z czynnikami rządowymi, którzy to sędziowie ostrzegali, że z tą ustawą będą problemy. I nie zostało nic podjęte, żeby tą oficjalnie tą ustawę uznać za niekonstytucyjną. Dopiero po tym czasie, jak rząd PiS-u doszedł do władzy, powiedziano to. Czy to nie jest, czy to nie należałoby kogoś ukarać za zaniechanie? To znaczy, sędziowie mają pewien swój immunitet, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i tutaj ja bym nie powiedział, że zaszło jakakolwiek przestępstwo karne w tym wszystkim. Natomiast ten problem, który Pan poruszył, była wymiana e-maili, mówiono, że ustawa jest zła. To powiem Państwu i to może Pana też zainteresuje, że Trybunał rozpatrywał skargę na tą ustawę, skargę, którą najpierw napisali posłowie PiS-u, kiedy wygrali wybory, powiedzieli, no to my nie będziemy skarżyć, bo może mamy inne mechanizmy, możemy uchwalić własną ustawę. I co wtedy zrobiono? Tą skargę dosłownie przejęła opozycja, czyli ci, którzy uchwalali tą ustawę. To się w świecie chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło. Że nagle ci, którzy uchwalali ustawę, stwierdzają, że mamy już takie wątpliwości, że my tą ustawę zaskarżamy. Znowuż chodziło o czas, żeby jak najszybciej to zrobić. Czyli nie będziemy pisać już własnej tam skargi, my to uchwalimy. Dzień dobry, Ania Muzek z Katedry Lipsku. Ja bym chciała tak powiedziałabym komentarz i pytanie też, ponieważ Pan na przykład się zapytał coś Pana, co Pan wyniósł z tego wykładu tutaj. Pierwsza sprawa z pewnością rozszerzenie perspektywy. Druga, polemikę polityczną. I teraz bym może chciała do prawnych aspektów się zwrócić, ale wolę to zrobić po niemiecku. Das heißt, ich würde jetzt einfach auf Deutsch weiter sprechen, aus einfach dem Grund, dass die russische Sprache etwas geläufiger ist auf Deutsch. Aber ich weiß, dass Sie beide ja Deutsch sehr gut verstehen. Also vielen Dank, das hat wirklich eine Perspektivenerweiterung gegeben. Zwei Dinge insbesondere, also ich glaube, diese Wahl der Richter ist eine sehr technische Geschichte. Und ich dafür diese Perspektive, dass der Präsident des Tribunals da möglicherweise über seine Kompetenz hinausgeht, das hat mir nochmal ein etwas anderes, das hat das in etwas andere Licht gestellt, aus rechtlicher Perspektive. Vielen Dank dafür nochmal. Für die andere Frage des anderen Vortrags, Panie Lechu Morawski, weil wir uns auch ein bisschen länger auch schon kennen, ich fand jetzt, dass Sie sehr wenig, in dem ganzen Vortrag hatten Sie eigentlich ein dogmatisches rechtliches Argument gebracht. Und das war, als Sie feststellten, dass die Verknüpfung zwischen Rechtsstaatsprinzip und Verfassungsgerichtsbarkeit nicht per se eigentlich selbstverständlich ist. Und ich denke, um da jetzt auch was Sie gesagt hatten zum Bundesverfassungsgerichtshof, ich glaube in der Tat, das wird im deutschen Diskurs etwas verkannt. Wir halten das, weil natürlich das Bundesverfassungsgericht ist eine
wirklich eine sehr starke Rolle. Also es ist eine wahrscheinlich die robusteste Verfassungsgerichtsbarkeit der Welt, neben dem Supreme Court, der allerdings etwas anders agiert. Bereits dort zeigt sie, wie man sich, dass die Verknüpfung nicht eindeutig ist. Also wir Deutschen gehen davon aus, Rechtsstaat, Verfassungsgerichtsbarkeit, Normkontrolle, das ist tatsächlich der Kern. In der Tat ist die Verknüpfung aber nicht so selbstverständlich und würden sich die politischen Lager extrem ändern in Deutschland und dann ähnliche Vorgehensweise, wie jetzt zum Beispiel in Polen mit der Änderung des Verfassungsgerichtsgesetzes im Grunde genommen vornehmen, um die Prozedur zu ändern, wäre es verfassungsrechtlich ebenfalls schwierig oder zumindest müsste man da argumentieren. Und das Argument ist, das tun Sie ja jetzt. Ich wollte aber sagen, was mir aufgefallen ist, als Sie zum Beispiel zu der Frage der Effektivität sich äußerten, das ist tatsächlich das, was die Venedig-Kommission bemängelt hat. Da geht es aber weniger darum, ob wir jetzt 100 Entscheidungen getroffen werden oder 200. Da geht es um die Frage, in welcher Reihenfolge der Gerichtshof, also der Tribunal, Entscheidungen treffen kann. Und zwar nicht mehr eben nach Wichtigkeit, sondern nach dem chronologischen Eingehen. Dann gibt es diese 30-Tage-Frist, die eingeführt worden ist. Dann wurde das Quorum, in dem entschieden wird, erheblich erhöht. Da gibt es jetzt, die Reform im Juni hat es jetzt wieder, glaube ich, auf 13 Richter, von 15 auf 13 Richter jetzt wieder runtergeholt. Das ist eine erhebliche Entscheidung, also da können Sie mich korrigieren, aber ich weiß, dass das Quorum sehr hoch ist. Im Vergleich auch zu anderen Verfassungsgerichtshöfen ist das Quorum extrem hoch. Das bewirkt gewissermaßen durchaus eine Blockade bei starker Uneinigkeit. Und dass wir eine politische Uneinigkeit haben können, steht fest. Das heißt, das Problem der Effektivität ist für mich nach wie vor nicht ganz geklärt. Ich sehe da schon ein verfassungsrechtliches Problem. Und da würde das Bundesverfassungsgericht schon sagen, dass wenn wir schon einen Verfassungsgerichtshof haben und Verfassungsgerichtsbarkeit, dass die effektiv funktionieren muss aufgrund der Grundrechtsbindung, die auch in Polen besteht, der Gewalten an die Grundrechte. Und wenn das aber quasi verlangsamt wird und diese Effektivität im Sinne eher des Verlangsamenden gekürzt wird, dann gibt es ein Problem mit eben Effektivität. Und Effektivität gehört schon durchaus zum Rechtsstaatsprinzip, würde ich jetzt mal so behaupten. Letzte Frage ist für Sie als Philosoph tatsächlich. Was glauben Sie, was Kant, der Vertreter der reinen Rechtslehre, zu einer solchen politischen Auslegung, also zu dem Political Constitutionalism, den Sie jetzt hier vertreten haben, eigentlich dann sagen würde? Würden Sie sagen, wiederum die reine Rechtslehre von Kant, so wie er es vertreten hat, ist auch nicht eher das, was die modernen Verfassungen Europas, dann in Polens, weil Polen nach starken Traditionen der Republik steht, keine Anwendung findet? Dopiero czytam to, może to takie tak trochę też źle powiedziane, one się to istnieje naród w sensie etnicznym jakby, no mówimy tym, ale nie ma takiego narodu w sensie obywatelskim, jeżeli naród w sensie obywatelskim rozumieć ludzi, którzy się kłócą o pewne rzeczy, ale w sprawach zasadniczych, w sprawach dobra wspólnego mówią jednogłośnie. Nie ma tego. No macie teraz Państwa problem wyboru Tuska. No mi się naprawdę wielu ludzi zastanawia, czy mamy rzeczywiście popierać jego kandydaturę, bo w naszym przekonaniu jest to człowiek, który dzieli Polaków, albo gorzej, reprezentuje tylko jedną, niewielką ich część. Tak, tak właśnie Reiche und die Einflussreichen in unserem Kraju. To jest właśnie ten problem. No tylko tak mogę Pani odpowiedzieć. Co by Kant powiedział? Może za chwileczkę. Ja tak przekażę jeszcze jedno, dwa pytania i będziemy powolutku kończyć. Mein Name ist Christian Waldhoff, ich bin Verfassungsrechtler und Dekan der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität hier in Berlin, kenne mich aber mit polnischem Verfassungsrecht nicht aus, muss ich sagen. Eine ganz kurze Bemerkung, eine ganz kurze, wirklich reine Informationsfrage. Die Bemerkung, ein deutscher Verfassungsrichter, Johannes Masing im ersten Senat, ist mit einer Polin verheiratet, kann Polnisch und hat einen wunderbaren Artikel über die polnische Verfassung von 1791 in der Juristenzeitung verfasst, der das in Deutschland einem größeren Publikum bekannt gemacht hat. Das nur als Information. Aber meine Frage geht dahin, aus deutscher Sicht versteht man das Problem teilweise nicht ganz.
Mit welcher Mehrheit werden die Richter gewählt vom Parlament? Mit einfacher Mehrheit oder mit einer qualifizierten Mehrheit? Absolute Mehrheit, aber keine qualifizierte absolute Mehrheit. Die deutschen Verfassungsrichter werden mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt, was dazu führt, dass sich die großen politischen Blöcke einigen müssen auf Kandidaten, sodass extreme Wahlen praktisch nicht vorkommen und die Kandidatinnen und Kandidaten, die dann gewählt werden, beiden Lagern, wenn man das so sagen will, halbwegs genehm sind, sage ich jetzt mal. Also das führt dazu, dass bei der Auswahl der Richter durch diesen Wahlprozess, sei es im Bundestag, sei es im Bundesrat, da ist das gleich, letztlich schon eine Vorab-Übereinkunft kommt, dass diese Personen akzeptiert werden. Und das ist, glaube ich, in der Konstruktion nicht ganz unwichtig. Absolute Mehrheit ist natürlich auch schon eine leicht qualifizierte Mehrheit. Aber wenn man da eine Zweidrittelmehrheit oder so etwas hätte, wäre das wahrscheinlich konstruktiv langfristig von Vorteil. Były takie już propozycje wprowadzenia większości dwóch trzech do wyboru sędziów Trybunału. Dlaczego one nie zostały przyjęte przez Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia w 1997 roku? Nasz krajobraz polityczny jest całkiem inny niż w Niemczech. Nie jest demokracja ustabilizowana. Wobec tego osiągnięcie tych dwóch trzecich byłoby najprawdopodobniej w parlamencie niemożliwe. Przykład bardzo prosty. Ta konstytucja 97, mimo wszystkich swoich niedostatków, nie została do dzisiaj zmieniona, a to dotyczy między innymi prób wprowadzenia tak zwanego rozdziału europejskiego. Polska jest państwem, członkiem Unii Europejskiej i do dzisiaj się nie udało tego zapisać w konstytucji, bo nie będzie dwóch trzecich głosów. Gdybyśmy wobec tego zrobili tą większością dwóch trzecich głosów wyboru sędziów Trybunału, prawdopodobnie nikt nie zostałby wybrany. I jeszcze króciutko do Pani. Te trzy rzeczy, które miały przesłanki, które miały obniżyć efektywność Trybunału, o którym mówiła Komisja Wenecka, one wszędzie występują. I wtedy są dobre. Na przykład w Niemczech Senat bodajże musi być kworum 6-8, tak? To jest kworum, tak? To jest kworum 3/4. To jakbyśmy zrobili, to prawie mamy 13. Ale tak mniej więcej. To tak mniej więcej. W Ameryce kworum jest 6-9 sędziów i tak dalej. Przyjmowanie, ta sekwencyjność według kolejności występuje w trzech krajach. Luksemburg, Litwa, Słowacja. I też nikt do tego nie miał zastrzeżeń. Co zrobiła Komisja Wenecka? Powiedziała tak. Ale jak te wszystkie trzy się znajdą, to może być zagrożenie dla efektywności. Pytanie, jak zbadano to zagrożenie dla efektywności. Króciuteńka odpowiedź. Tych 13 sędziów w kworum. Jak nie było 13 sędziów w kworum, badania wykazują, 80% wszystkich orzeczeń Trybunału w pełnym składzie zapadało przy obecności 13, 14 bądź 15 sędziów. Czyli te 13 i tak było, nawet jak tego nie zapisano. To jak wprowadzenie czegoś, co i tak było w praktyce, może zagrozić efektywności. Dziękuję. I jeszcze dwa ostatnie krótkie pytania, proszę. Dzień dobry Państwu, Anna Wawrzyszko. Ja przede wszystkim chciałam podziękować Panom za ten wspaniały wykład. I proszę Państwa, my tutaj odbiegliśmy tak naprawdę od źródła tego konfliktu, który powstał, od źródła prasowego, prasy niemieckiej sprzed roku. Źródłem było to, co pan profesor Banaszak w krótkim, dosłownie tutaj w odpowiedzi do kolegi powiedział, że procedura wybierania tych pięciu sędziów nie była zgodna z prawem. I to jest źródło, bo prasa niemiecka rozpisywała się w tym momencie o braku demokracji w Polsce, że się rozpoczyna czarna plaga. My teraz możemy, proszę Państwa, mówić na ten temat, czy rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny powinien orzekać w tym i w innym składzie. Czy konstytucję należy zmienić? Ale ja się pytam jeszcze raz, co ma Republika tak naprawdę Federalna z Niemiec do państwa demokratycznego, jakim jest Rzeczpospolita Polska, mimo tego, że ja żyję tutaj i przestrzegam tego prawa i uważam, że to jest państwo prawa. Ale jeżeli przez rok czasu dochodzi do takiej dezinformacji prasowej, która odbywa się na terenie Republiki Federalnej Niemiec, bo ja rozumiem w tej chwili, jeżeli tak prosta przyczyna jest tego niezrozumienia, o której pan mówił, w zwykłym takim spójniku
i lub. Przecież dla przeciętnego polityka niemieckiego, który wypowiadał się, a wielu ich się wypowiadało do tej pory na temat właśnie tych działań niekonstytucyjnych, braku demokracji, jeżeli chodzi o, o Trybunał Konstytucyjny, czyli podstawę, Verfassungsschutz, co jest dla naprawdę obywatela niemieckiego podstawą praworządności. Powiadał się w ten sposób nie jeden polityk niemiecki, to ja się pytam, kto zbudował tą całą dezinformację tak naprawdę? Kto doprowadził do tej dezinformacji społeczeństwo, bo po roku dzisiaj chociażby panowie nie wiadomo w jaki sposób chcieli uzasadniać swoje racje i tak naprawdę no, druga strona nie ma żadnego kontrargumentu przeciwko temu, bo jest praworządność, nie ma łamania prawa, państwo po prostu zwyczajnie zareagowali, że nie było tej zgodności. Prawdopodobnie w grudniu dojdzie do tego, że no, zmiana będzie na stanowisku prezesa, tylko teraz przez najbliższe 3 lata polski rząd, polski parlament będzie musiał uzasadniać, że wszystko się dzieje zgodnie z konstytucją, ale jak się będzie działo, skoro i tak na zachodzie powstała emocja, produkowana też przez polityków niemieckich, że przecież... Tak, ale przede wszystkim politycy niemieccy wypowiadali się też na temat Trybunału Konstytucyjnego Polskiego. Czy wyobrażacie sobie państwo, przez 25 lat demokracji w Polsce, że ktoś się wypowiadał na temat niedemokratycznych zachowań na terenie Niemiec? Proszę państwa, nie ma czegoś takiego. Ja tu zwracam się do obywateli niemieckich, takich nie tak jak my, gdy pisano o polskich obozach koncentracyjnych. Gdzie jest tutaj? To jest zasada, którą narusza dobre stosunki społeczne. I takich przykładów jest wiele działania niekonstytucyjnego w tym kraju. I nie zdarzyło się, żeby ingerencja innego państwa spowodowała taką falę agresji, jaka w tej chwili powstała, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą Polską. Orban, kiedy dochodził do władzy, pierwsze co zrobił, rzeczywiście musiał to zrobić. Musiał sobie zmienić Trybunał Konstytucyjny. Gdzie wtedy była Republika Federalna Niemiec? Nie przeszkadzało to Republice Federalnej Niemiec, ponieważ no, inne zupełnie wpływy są. Natomiast, tak jak mówię, tym krótkim zdaniem pan wyjaśnił wszystko i teraz my możemy uzasadniać ilość, kworum i tak dalej. To jest tylko tłumaczenie się dla prostego tak naprawdę przekazu, że o tych 5 sędziów, o których walka była, rozpoczęła się sprzed roku, tego nikt nigdy w prasie do końca nie opisał i w taki sposób prosty nie przekazał i nie wyjaśnił. I to się należy teraz społeczeństwu niemieckiemu. Dziękuję bardzo. Tutaj koleżanka wspomniała o tym, że w Polsce nie mówiło się o tym, że w Republice Federalnej Niemiec pani kanclerz Merkel łamała konstytucję, zapraszając uchodźców, łamała prawo europejskie, Dublin i tak dalej. Także mamy duży brak wiedzy o sobie. Tutaj pan, który ma małżonkę Polkę, nie wiedział o tym, że pan sędzia prezes Rzepliński swoje wyroki już ogłaszał w telewizjach mu przychylnych. Także to są sprawy niedopuszczalne w każdej funkcjonującej demokracji. I myślę, że o tym i na ten temat powinniśmy również tutaj w Niemczech rozmawiać. Dlatego moje pytanie do panów profesorów jest takie, czy panowie wyraziliby ochotę i chęć spotkania się z prezesem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, ażeby z nim na ten temat rzeczowo porozmawiać, żeby nie wypowiadał się w prasie tak, jak to do tej pory robił i czy panowie razem, czy każdy z osobna napisaliby artykuły, duże artykuły na ten temat, na przykład do Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, i czy pan dziekan by tutaj wsparł panów, ażeby te artykuły się ukazały, ażeby nie wylądowały w redakcji i ażeby w ten sposób redakcja sama decydowała, czy ma się to ukazać. Bo myślę, że dzisiaj ta dyskusja jest potrzebna. Tę dyskusję musimy też przenieść
na forum ogólno-niemieckie. Dziękuję bardzo. Ja się dowiedziałem, pan ambasador został zaproszony przez pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Niemiec, pan ambasador Przyłębski. No oczywiście, gdy pan prezes Trybunału wyrazi chęć, żebyśmy go odwiedzili wspólnie z panem ambasadorem oraz nikt nie zaprasza, z całą pewnością wykorzystamy tą szansę, żeby chociaż nas próbowano zrozumieć. Złych zamiarów, nie chcemy nikogo mordować, na nikogo napadać. Chcemy po prostu, żeby zrozumiano nasze racje, tak? Że to nie jest taka gra, w którym jest grupka terrorystów, no, użyłem takiego kolokwialnego języka, i z drugiej miłujących prawdę, sprawiedliwość i porządek prawny sędziów i przedstawicieli Platformy. Że to nie jest obraz prawdziwy Polski i trochę wierząc Niemcy w taki obraz sami no, wyrządzają sobie krzywdę, no, budząc negatywne emocje w Polakach, no, w stosunku do siebie. No jak oni mogą, tak, tak normalni Polacy mówią, no jak oni mogą takie rzeczy wypisywać. I to zwykli ludzie mówią. Jak można Panie profesorze, czy panowie profesorowie, będziemy już kończyć. Może jednak pozytywnym jakimś zdaniem zakończymy. Znaczy ja już to 100 razy mówiłem i tu pan kolega się też z tym zgodził, no zaczęliśmy rozmawiać, tak? Może mogliśmy się spodziewać, że nikt z państwa strony niemieckiej nie przyjdzie. Nie, w ogóle no po co z nimi rozmawiać, tak? Z terrorystami. Terrorystów się likwiduje, a nie dyskutuje się z nami. No więc próbujemy się zrozumieć nawzajem, tak? I w ten sposób to było dobre, myślę, dla polsko-niemieckich stosunków. Są bardzo obciążone, były, tak? Po co w to dalej brnąć, opowiadając takie rzeczy, bo ja z tym mogę żyć, tak? Ale zwykli ludzie w Polsce, którzy no, mają różne wspomnienia z naszej historii, słysząc ten dialog, no i przypomina stare, dawne minione czasy, no kłamią, tak. No, Polska nie ma żadnej armii krajowej, tylko jest grupa terrorystów w Polsce, nie ma największego państwa podziemnego z własnymi strukturami, tylko bandyci, tak, którzy latają i teraz, no był taki serial nieszczęsny, który latają i mordują Żydów w Polsce, tak. No, a Niemcy ich bronią. Dlatego może ja zakończę pozytywnym efektem, pozytywnym komentarzem na koniec, że może po upływie czasu, paru miesiącach, prawda, po rozmowach polsko-niemieckich na różnych szczeblach, zorganizujemy spotkanie, gdzie przy stole prezydialnym usiądzie dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego, prawda? I wówczas dyskusję i może wówczas przyjdzie więcej gości niemieckich. Tak obecnie tutaj obecnym panom z Niemiec bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. I aktywny udział w dyskusji właśnie, bo to wtedy łatwiej się zrozumieć, wtedy się bezpośrednio rozmawia. Prawda? Bardzo dziękuję panom profesorom za bardzo ciekawy wykład, za miłe spędzenie czasu. Panu ambasadorowi dziękuję, małżonce. Państwu, i Państwu, 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 Państwu,